Guten Abend, liebe Geschwister. Dobry wieczór, umiłowani braterstwo. Freue mich, unter euch sein zu können heute Abend. Cieszę się, że mogę być wśród was dziś wieczorem. Für mich das erste Mal, dass ich eine Versammlung in Polen besuche. To jest dla mnie pierwszy raz, gdy ja mogę zgromadzenie w Polsce odwiedzić. Die Brüder hatten mich gebeten, etwas zu erzählen über das Werk des Herrn in Indien. Bracia prosili mnie, bym coś wam opowiedział o dziele pańskim w Indiach. Das will ich gerne machen. I chętnie to uczynię. Ich habe die Gelegenheit gehabt, in den letzten 8 Jahren regelmäßig Indien zu besuchen. Miałem tą możliwość, by w ostatnich 8 latach regularnie odwiedzać Indie. Und ein bisschen von der Arbeit dort in dem Land kennenzulernen. I poznałem trochę pracę w tamtym kraju. Ich will euch gerne etwas darüber berichten. I chciałbym wam chętnie co nieco o tym powiedzieć. Wohl wissend, dass ich nur einen kleinen Teil der Arbeit in diesem Land kenne. Ale też bądźcie świadomi, że znam tylko bardzo niewielki ułamek tej pracy w tym kraju. Und ich denke, das ist etwas, was wir allgemein sehen müssen. I myślę, że to jest to, co powinniśmy tak ogólnie wiedzieć. Auch wenn ihr an das Werk des Herrn in Polen denkt. Również gdy będziecie mieli na uwadze dzieło pańskie w Polsce, wir kennen oft nur einen kleinen Teil der Arbeit. To my zazwyczaj znamy tylko właśnie niewielką część tej pracy. Gut, dass wir uns dessen bewusst sind, dass unser Herr ein großes Werk hat. I jest dobrym, byśmy byli tego świadomi, że nasz Pan, jego dzieło jest wielkie. Und viele benutzt. I używa do tego wielu. A bardzo często my znamy tylko niektórych z tych, których Pan używa. Chciałbym wam najpierw cośkolwiek powiedzieć o tym kraju Indie, abyście mieli jakieś wyobrażenie. Und dann etwas darüber sagen, wie sich die Arbeit in Indien entwickelt hat über die Jahrhunderte. I też coś powiedzieć o tym, jak ta praca w Indiach w ciągu stuleci się rozwijała. I potem coś konkretnie powiedzieć na temat tej pracy, z którą my jesteśmy związani w Indiach. I następnie też chciałbym przedstawić kilka takich rzeczy, o które byśmy się mogli modlić. Wie lange haben wir Zeit? Ile mamy czasu? Now, it's better to know how long we have time, because I can talk a long time about India. 8 Uhr ist okay. Godzina. 8 Uhr ist okay. Do godziny. Auch für die Kinder. Ich hoffe, es ist auch für die Kinder etwas interessant. Mam nadzieję, że to będzie też interes. Auch was für die Kinder, aber das kommt mehr gegen Ende. Też mam coś przygotowanego dla dzieci, ale to będzie pod koniec tego wykładu, jeśli do godziny 20 postaram się streścić. Gut, also fangen wir mal an. Ihr seht hier die indische Flagge. Tutaj widzicie, to jest flaga Indii i tytuł brzmi działalność misyjna w, na przykładzie Indii. Und auf dem nächsten Bild seht ihr dann eine Übersicht. I i tutaj na tym obrazie widzicie porównanie pomiędzy Afryką a Indiami. I chciałbym tu uzmysłowić dwie rzeczy. Z tych danych, czyli powierzchnia pierwsza, tutaj u góry można zauważyć, że Afryka jest mniej więcej 10-krotnie większa niż Indie. A z drugiego tego punktu widzicie, że w Indiach żyje więcej ludzi niż w całej Afryce. 38 milionów. Okay, also das ist dann ungefähr ein Vergleich. Mhm. Und ihr merkt, die Menschen leben in großer Bevölkerungsdichte als Konsequenz und die ist natürlich in den Großstädten besonders groß.
I jeśli chodzi o gęstość zaludnienia, to ostatni, ten trzeci punkt, możecie zobaczyć, że jest to, jest bardzo duża w porównaniu choćby do Afryki, czy nawet do Polski, a szczególnie jest to bardzo duże w dużych miastach. Wenn du sagst, in Polen leben 38 Millionen Menschen, in einer einzigen Stadt, der größten Stadt Indien, leben schon die Hälfte, 19 Millionen. W Polsce mieszka 38 milionów ludzi, w największym mieście w Indiach mieszka 19 milionów, czyli połowa Polski. Ja, das ist Mumbai. To jest Mumbai. Es ist beeindruckend, wenn man da hinkommt, die Vielzahl von Menschen zu sehen auf kleinstem Raum. I to jest, robi wielkie wrażenie, gdy zobaczy się to miasto, mnóstwo ludzi na takiej małej powierzchni. Auf dem nächsten Foto, auf dem nächsten Slide seht ihr einen Vergleich zwischen Europa, der Europäischen Union und Indien. Und da könnt ihr sehen, dass die Europäische Union etwas größer ist insgesamt. I tutaj mamy porównanie Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej z Indiami. Widzicie, że pierwszy punkt, że powierzchnia Unii Europejskiej jest trochę większa niż Indii i trochę mniej niż połowa ludzi mieszka w Unii Europejskiej niż w całych Indiach. W następnych dwóch ostatnich punktach jest kilka cyfr dotyczących przychodu na głowę. I można zobaczyć przedostatni punkt, że Europa mniej więcej 10 razy więcej ma obrotu niż całe Indie. I ostatnie, czyli przyrost na jednego mieszkańca jest, przychód na jednego mieszkańca jest sporo mniejszy niż w Europie. I to jest wszystko przeciętna wartość. Bo mnóstwo ludzi ma o wiele, wiele mniej. Tomek, możesz następny? Ja, da seht ihr, es gibt ungefähr fast die Hälfte, 40% der Bevölkerung lebt in extremer Armut. Mniej więcej 40% ludności żyje w takiej ekstremalnej biedzie. Ja, und häufig hängt das auch ein bisschen zusammen mit der Ausbildung, die Menschen haben. I często też jest to powiązane z wykształceniem ludzi. Und hier könnt ihr sehen, dass die Alphabetisierung im Land schon zugenommen hat. I tutaj można zobaczyć, że czyli znajomość pisania i czytania jest poprawiła się znacznie w ostatnich latach. Czyli w ostatnich 40 latach podwoiła się liczba potrafiących ludzi, potrafiących czytać, pisać. I to też można zauważyć, gdy przebywa się tam z młodymi ludźmi, że bardzo często oni już potrafią pisać i czytać. Ale starsi niestety nie potrafią w większości ani czytać, ani pisać, bo nigdy nie mieli tej możliwości, by chodzić do szkoły. Czerwona linia jest dla mężczyzn, niebieska dla kobiet. Przerywana linia czerwona to z miasta, natomiast przerywana niebieska to jest wieś. Są duże różnice. I w tym okręgu, który pokazywałem, jest więcej ludzi, którzy są analfabetami. To jest bardzo krótko historia kraju. Kultura indyjska jest już datowana na 2005 rok przed Chrystusem. 2,5 tysiąca przed Chrystusem. Seitdem gibt es schon die Induskultur und dann, okay, Einzelheiten wollen wir nicht besprechen, aber für einige Jahrhunderte wurde das ganze Land kontrolliert von einer Firma. Przez kilka stuleci cały kraj był kontrolowany przez pewną firmę. Ja, das war die Ostindische Kompanie, eine englische Firma, to była... die das ganze Land kontrollierte und die Bodenschätze sich nutzbar machte. I to była wschodnioindyjska kompania,
która pod, wiadomo, angielska to była i po prostu całym krajem jakby zarządzała i korzystała z dóbr naturalnych tego kraju. Dann war Indien ungefähr 100 Jahre unter der britischen Krone. Mniej więcej przez 100 lat, od 1858 do 1847 była, należały Indie do brytyjskiego królestwa. Od 1947 roku ubiegłego stulecia jest niezależna. I kraj składa się z 28 okręgów czy województw. Jest to zbliżone do, w tej chwili do Unii Europejskiej. I jeśli chodzi o kulturę wśród tych różnych województw jest to też bardzo zróżnicowane. I ludzie mówią przeróżnymi językami w tych rejonach. Ten tu... Tu, gdzie jest zaznaczony czerwony krąg, to jest, będzie takie, taki okrąg, czy można powiedzieć państewko, które powstanie, w, jeśli nic nie będzie przeciwko temu, w ciągu następnych kilku miesięcy, czy dwóch miesięcy. Okolica tam się nazywa Telangana. I w, tej, w tym jakby województwie Andhra Pradesh jest wiele zgromadzeń. I mamy nadzieję, że to wszystko w pokoju się odbędzie, jak to miasto czy państwo powstanie. Tu jest krótko na temat języków w tym kraju. Jest mnóstwo języków, w których się używa. Jest 21 oficjalnie uznanych języków. Mniej więcej tak jak w Europie ta różnorodność językowa, ale z jedną wielką różnicą. Te języki, jeśli chodzi o ich rozwój czy pochodzenie, są całkowicie inne. Na południu kraju to są, jest mówione w tak zwanych drawidyjskich językach. Są nazwy tych języków, a na północy są to indoaryjskie języki i te języki na północ Indii są bardziej zbliżone do europejskich języków niż te języki z południa. Dla kogoś, kto mieszka na północy Indii i mówi w języku hindi i który chciałby się nauczyć niemieckiego czy polskiego, jest dla niego to z zasady łatwiejszym nauczenie się europejskiego języka niż dla tego, który mieszka na południu. Każdy z języków ma swój alfabet, czyli pismo. A więc to jest naprawdę wielkie wyzwanie, by się nauczyć języków z Indii. I właśnie teraz trzy rodziny z Niemiec i ze Szwajcarii przeprowadziły się do Indii. Chcą się nauczyć tego języka Telugu. I w modlitwie możemy to o tym myśleć, że to jest naprawdę poważne wyzwanie, by się tego języka nauczyć. Znam tylko kilka słów. Typu to, co tam można się nauczyć w czasie krótkich wizyt, dzień dobry i tym podobne. Ale to jest naprawdę wyzwanie. Krótko na temat religii. W Indiach oczywiście główną religią jest hinduizm. Pomarańczowy to właśnie jest ten procent ludzi wierzących, czyli hindusów. Zielony to jest muzułmanie, natomiast niebieski to chrześcijanie. W tej okolicy zachodniej jest trochę więcej chrześcijan,
a północny wschód. Niestety chrześcijanie tam nie mają dobrego świadectwa, bo oni tam walczą o swoją niezależność. I to nie jest dobre świadectwo czy w kraju, czy dla tego kraju. I są też okolice, gdzie jest więcej muzułmanów. Te liczby są takie, trzeba do nich podchodzić z ostrożnością. I to w związku z tym, że może być więcej chrześcijan, ale oni oficjalnie nie są znani jako oficjalni chrześcijanie. I nadal są jakby zaliczani na przykład do hinduizmu. I to dlatego, że hinduizm jako kultura po prostu jakby wchłania chrześcijan. I z drugiej strony też są tacy chrześcijanie, którzy oficjalnie jakby pozostają w hinduizmie z powodu na przykład przywilejów w pracy. Nie chcę wam zbyt wiele mówić o hinduizmie, bo to jest dosyć skomplikowane. To nie jest tylko religia, ale też takie spojrzenie na świat. W hinduizmie jest mnóstwo bóstw. Można powiedzieć, że jest 330 milionów bóstw w tej religii. Tutaj na tym obrazku, może on nie jest taki zbyt wyraźny i ładny, ale to jest małe takie wyobrażenie na temat hinduizmu. To jest zdjęcie zrobione w lutym 2013 roku w czasie Kumbha Mela. To jest święto hinduskie, w którym to ludzie kąpią się w rzece Ganges. I to w czasie, gdy jest specjalna konstelacja gwiazd na niebie. I to ten układ tych gwiazd pojawia się co 12 lat. I to właśnie, gdy te gwiazdy się układają na niebie, właśnie w tej konstelacji, to ma to wielkie znaczenie przy przebaczaniu grzechów. Więc oni wierzą, że gdy w tym dniu właśnie wykąpią się w tej rzece, to ich grzechy z całą efektywnością zostaną przebaczone. Mówię to dlatego, że jest to bardzo dobry punkt zaczepienia, by tym ludziom, którzy są hinduistami, by im głosić Ewangelię. I by im to uzmysłowić, co znaczy przebaczenie grzechów według Biblii. By im pokazać te różnice. W hinduizmie jest zwar sowas wie vergebung, aber nur in sehr eingeschränktem Maß. W hinduizmie jest coś takiego jak przebaczenie, ale w bardzo ograniczonym wymiarze. Hindus glauben, dass sie in einer Reinkarnation für ihre Sünden in einem früheren Leben bezahlen müssen. Hinduiści wierzą, że oni poprzez reinkarnację będą musieli zapłacić za swoje grzechy w poprzednim wcieleniu. Ja. Za swoje grzechy w poprzednim wcieleniu. Takie absolutne przebaczenie grzechów, tak jak my to znamy, oni tego nie znają. Immer wieder einer neuen Reinkarnation. Da gibt's nie ein Ende.
Oni tylko znają to, że trzeba ciągle płacić, płacić, płacić za swoje grzechy, po prostu poprzez kolejne reinkarnacje i to nie ma końca nigdy. A przez taką kąpiel może się to tylko trochę, nasz los tylko trochę poprawić. I można to zauważyć, że gdy się jest w Indiach i co nieco mówi o Ewangelii, na temat na przykład znanych wierszy jak Objawienie 1:5, ten, który nas miłuje i odmył nas z grzechów naszych przez swoją krew, to jest dla nich potężne poselstwo. A jednak mają wielki trud, by pojąć Ewangelię w swojej prostocie, ale i w swojej piękności. Hinduizm to jest niesamowicie jakby taka ciemna religia. Powiem jeszcze kilka rzeczy na ten, o tym. Ty praktycznie stuprocentowo okultystyczna. Najgłębsza ciemność panuje. I Bóg, który coś daje, który za darmo przebacza grzechy, dla nich jest to coś nie do pojęcia praktycznie. My mamy często problem, by ludzi z naszego otoczenia przekonać, że są grzesznikami. W Indiach to nie jest problemem. Bardzo szybko to uznają. Ale by pojąć to, w jaki sposób można otrzymać przebaczenie grzechów, to jest dla nich coś, to jest inna sprawa dla nich. Właśnie. Musimy się trochę pośpieszyć, bo nie przewidziałem tłumaczenia. Tu możemy zobaczyć, że chrześcijaństwo bardzo wcześnie dotarło do Indii. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy chrześcijaństwo dotarło do Europy. Wielka różnica. W jaki sposób chrześcijaństwo dotarło do Europy, wiemy z Biblii, Dzieje Apostolskie 16. I w jaki sposób chrześcijaństwo dotarło do Indii, wiemy tylko na podstawie tradycji. Ta tradycja może być prawidłowa albo fałszywa. Ale jeśli przyjmiemy, że jest prawdziwa, to apostoł Tomasz w roku 52 dotarł do Indii. I od tego czasu w południowych stronach w Kerala jest chrześcijaństwo. I w 345 roku naszej ery inny Tomasz z Kany też dotarł, to był to kupiec, też dotarł do Indii i od tego czasu mamy tak zwanych świętych chrześcijan według świętego Tomasza. Oni są bardzo przywiązani do tradycji, mniej więcej tak jak katolicy w naszym kraju, w Polsce. Tu jest krótko na temat czasów po reformacji. To jest pierwszy misjonarz, pomnik pierwszego misjonarza, który dotarł do Indii. Był to Niemiec. Bartolomeusz Ziegenbalg. I w 1706 dotarł do Indii. Dotarł do miejscowości Trankebar. I to tam jest właśnie w tym mieście ta statua, którą mogłem jej zrobić zdjęcie kilka lat temu. Mach mal weiter. Ja, hier seht ihr, das
Zuschauer gekommen, die kamen aus der Nähe von Leipzig. On razem tam był z Heinrichem Pluchau i on pochodził z okolic Lipska. Das waren evangelisch-lutherische Missionare. To byli ewangelicko-luterańscy misjonarze. Auf dem nächsten Bild. Na następnym. Könnte ein Bild sehen von Bartholomäus Ziegenbalg. Tu jest zdjęcie tego Bartolomeusza Ziegenbalga. Tu jest zbyt wiele szczegółów, by je teraz wyjaśniać. Ale jedną rzecz chciałem podkreślić, która jest godna uwagi. Widzicie, że żył do 1719 roku. To znaczy, że w wieku 36 lat odszedł z tego świata. Przez 13 lat działał w Indiach. Ale w ciągu tych 13 lat, przez 2 lata był w Niemczech. I tam poślubił swoją żonę. I potem z powrotem wrócił do Indii. Musicie sobie to wyobrazić, że w tamtym czasie podróż do Indii trwała mniej więcej 5 miesięcy, trzeba było przylądek dobrej nadziei opłynąć. W tom i z powrotem to jest 10 miesięcy. A więc jeśli z tych 2 lat odejmiemy 10 miesięcy, to w Niemczech był nie tak długo. On nauczył się języka tamilskiego. I przetłumaczył Biblię na ten język. On potrafił głosić w tym języku. Przez jego służbę powstały zgromadzenia. Założył szkoły. I uczynił niesamowitą pracę dla Pana tam w tym kraju. I to w tak krótkim czasie. Nie wiem, czy jest tu ktoś, kto ma 36 lat. Pomyślcie sobie, gdyby was Pan zabrał w wieku 36 lat, mnie już by dawno nie było. Pomyślcie sobie, co myśmy w tym czasie uczynili dla Pana. Czy nasze życie było poświęcone dla Niego, czy żyliśmy dla siebie? I to jest właśnie godne uwagi, jeśli chodzi o tego Bartolomeusza Ziegenbalga. Ja tutaj na samym dole napisałem wiersz z Efezjan 5, byśmy właściwy czas odkupywali. I on to naprawdę wypełnił. To jest taka, może być prawdziwą pobudką dla nas, by służyć Panu. I on właśnie z powodu trudów swojej pracy właśnie tak szybko odszedł. Ten człowiek jest dość znany, ale być może go nie rozpoznacie. William Carey. Kannst du mal weiterklicken? Ja. Und noch einmal. Gut. Ja, William Carey ist bekannt geworden als der Vater der modernen Mission. To jest, on jest znany jako ojciec nowoczesnej misji. Zur dieser Zeit, also im frühen Ende des 17. frühes 18. Jahrhundert. A więc na końcówka XVIII i początek XIX wieku wielu wierzących było bardzo pod wpływem kalwinistycznych. Tutaj jeden cytat napisałem. Gdy on powiedział, że to jest naszym zadaniem, by Ewangelię głosić całemu stworzeniu. Da
Jeden ze starszych braci mu wtedy powiedział: Junger Mann, setz dich wieder, wenn es Gott gefällt, die Heiden zu bekehren, dann wird es ohne deine oder meine Hilfe tun. I on mu tak powiedział: Młody człowieku, siądź sobie. Jeśli to Bogu by się podobało, by nawracać pogan, to wtedy on to uczyni bez twojej czy mojej pomocy. So dachten die Leute damals. Tak ci ludzie, tak wielu ludzi myślało Aber, wtedy. William Carey, er hat diese broschüre geschrieben, wo ich oben den Titel angebe. U góry jest napisany tytuł właśnie broszury, którą on napisał w pierwszym akapicie. I krótko po tym została jakby ugruntowana, czy powstała pierwsze towarzystwo misyjne. To było baptystyczne towarzystwo misyjne. I Carey był pierwszym misjonarzem. I tak jak już to powiedziałem, że ta jego podróż tam trwała 5 miesięcy. I to jest ciekawe, że on przybył tam, że on tam dotarł 13 listopada 1793. Ci, którzy interesują się historią, będą wiedzieli, że to jest czas rewolucji francuskiej. I w tym czasie kościoły były we Francji zamykane i przemianowywane na świątynię rozsądku. I dokładnie w tym dniu, kiedy to się zaczęło we Francji, to on dotarł w tym samym dniu do Indii. I tu jest coś pokrewnego. To, co możemy dzisiaj jeszcze... Podczas gdy w Europie ludzie coraz bardziej zamykają się na Ewangelię, to Bóg posyła swoich sług do innych krajów. I tam, w tych innych krajach, są tacy, którzy przyjmują tą Ewangelię. I to możemy po dziś dzień obserwować. W żadnym kraju nie wzrasta Kościół Boży tak szybko jak w Chinach. 100 milionów chrześcijan w Chinach. Z 1,3 miliarda ludzi. Ja byłem tylko raz w Chinach. Jest to też, robi wielkie wrażenie, gdy się widzi, że jest tak wielu, którzy wyznają Pana. I w Indiach jest to podobnie. Gut. Mach mal weiter. Ich habe noch ein Bild. Das Bild, was ich euch vorher gezeigt hatte, kommt in der Tat von diesem hier. Von William Carey. Tu jest też kolejne zdjęcie tego Williama Carey. Und er war außergewöhnlich sprachbegabt. On był uzdolniony językowo. Jetzt müsst ihr keine Komplexe bekommen. Nie musicie mieć kompleksów. Also, ich kann zwar ein paar Sprachen sprechen, aber... Ja znam co prawda kilka języków, ale przy nim to jesteśmy sierotami. Chcielibyśmy zrozumieć. Bóg w pewnych odpowiednich czasach daje szczególne dary łaski. Na przykład na początku chrześcijaństwa Bóg przemawiał do wierzących, do Żydów przez to, że mówiono językami. To nie jest to samo, co tutaj możemy zauważyć u tego Williama Carey'ego. Dar mówienia językami był to znak dla niewierzących Żydów. Ale to było uzdolnienie, że on w bardzo krótkim czasie potrafił się nauczyć całkowicie odmiennych języków niż nasze tutaj europejskie języki. On przetłumaczył Biblię na 6 języków w Indii.
Punjabi. 6 Sprachen in Indien und dann noch in weitere 30 Sprachen. 30 weitere Sprachen das Neue Testament. I w kolejnych 30 języków Nowy Testament. Na kolejne 30 języków Nowy Testament przetłumaczył. Okay. Czyli w sumie na 36 języków przetłumaczył Biblię lub jej część. I to, co chcę powiedzieć, to Bóg działał ze szczególną mądrością i darował swoim sługom dary łaski, których oni potrzebowali, by wypełnić to zadanie, które Bóg im darował. To możemy tylko się zadziwiać i Bogu dziękować, w jaki sposób On działał. Ale dla nas jest to dobre, by pomyśleć, w jaki sposób Bóg działał w tym czasie, by wypełnić swoje dzieło. I takie jakby można powiedzieć motto jego życia było: oczekuj wielkich rzeczy od Boga i wypełniaj wielkie rzeczy, które ci, czy przed Bogiem, które ci Bóg zleca. I tu jest kolejny obraz, ilustracja Henry'ego Martina. Dla was, którzy znają język angielski, z tych osób, których tutaj wymieniłem, są bardzo dobre biografie. Są godne przeczytania. Są one w języku niemieckim. Nie wiem, czy są w języku polskim. Ale to jest warte, by dowiedzieć się coś o pracy tych misjonarzy. Henry Martin, der war also auch sehr sprachbegabt, der hat die Bibel ins Arabische übersetzt. On był też bardzo uzdolniony językowo i on przetłumaczył Biblię na język arabski. Und die Bibel, die heute verwendet wird von unseren Geschwistern in Ägypten und anderen arabisch sprechenden Ländern, ist immer noch auf der Grundlage der Arbeit von Henry Martin. I Biblia, którą obecnie używają nasi współwierzący w Egipcie czy w innych krajach arabskich, ona bazuje na tej Biblii, którą on przetłumaczył. Henry Martin hat nur 6 Jahre dem Herrn dienen können. On mógł Panu służyć tylko przez 6 lat. Hat in der Zeit immerhin die Bibel in 3 Sprachen übersetzt. I w tym czasie przetłumaczył Biblię na kolejne 3 języki. Und danach auf dem Landweg, auf der Rückreise von Indien, er war schon in Persien, dann in der Türkei, irgendwo ist er heimgegangen, aufgrund der Strapazen der Reise. I gdy w czasie drogi powrotnej gdzieś na terenie Turcji, właśnie z powodu tych trudów podróży, on odszedł do Pana. Ale to był mąż z niesamowitym oddaniem. On tak jakby mówił, że ja chcę dla Boga oddać całego siebie, czy płonąć dla Boga. Jego całkowite oddanie było dla Boga. Anthony Norris Groves, ilustracja. Dzięki niemu, czy przez niego, ten ruch braterski dotarł do Indii. I to jest, co ciekawe u niego, to jest to, że on udawał się tam naprawdę w zaufaniu dla Boga, czy Bogu ufając, a nie na podstawie, czy z jakąś towarzystwem misyjnym. Mniej więcej to tak wyglądało. Pan mi darował zadanie, bym je wypełnił i nie troszczę się o środki, o to się ktoś inny będzie troszczył, ja mam wypełnić to zadanie. On miał pełne zaufanie, że Bóg daruje mu te środki, które on potrzebuje, by je wykonać. On miał też pewne przeżycia, że jego pierwsza żona w Bagdadzie umarła,
potem ożenił się jeszcze raz. Miał, ale Bóg pobłogosławił jego pracę. Anthony Norris Groves war ein offener Bruder. On był takim otwartym bratem. War der Schwager von dem bekannten Georg Müller. Był szwagrem Georga Müllera. Und durch seinen Dienst sind sehr viele Versammlungen der offenen Brüder entstanden. I przez jego służbę powstało wiele zgromadzeń wolnych. In Südindien gibt es 2200. W południowych Indiach jest 2200 takich zgromadzeń. Weiter. Ja, hier seht ihr eine Frau jetzt mal. Also es gibt auch natürlich Schwestern, die dem Herrn als Missionarin in dem gedient haben. Tu jest obraz czy zdjęcie kobiety, a więc też i siostry były misjonarkami. Die Person hier erkennt ihr vielleicht nicht, aber das ist Amika Michael. Jest to siostra Amika Michael. Ja, mach mal weiter. Sie hat Ende des 19. Jahrhunderts gelebt. Żyła, na dole jest data jej życia. I ona oddała się bardzo dla pracy dla dzieci. Ona poznała, że dzieci, gdy są młode, że te dzieci bardzo często były jak gdyby zaślubione tym hinduistycznym bóstwom i były uwikłane w tą taką jakby prostytucję świątynną. To było coś okropnego, jeśli chodzi o dzieci. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, co się działo. Słowo Boże coś o tym wspomina. W prorokach Starego Testamentu, jak służba demonom, jak jest, że ona jest powiązana z totalnym brakiem moralności. I to jest właśnie w hinduizmie bardzo było widoczne. Amika Michael konnte sehr viele Kinder aus diesem schrecklichen Dasein befreien, die dann ona bardzo wiele dzieci mogła uwolniła od tego i te dzieci mogły mieć jakby schronienie w tych domach sierot, domach dziecka, które ona założyła. Jest jeden z takich domów po dziś dzień w południowych Indiach, do dziś dzień on funkcjonuje. I przez jej służbę w roku 1947, jeśli chodzi o prawo, ta przymusowa prostytucja dzieci została zakazana prawnie w Indiach. Ona miała taki bardzo znany jakby slogan, który... Man kann geben ohne zu lieben, aber man kann nicht lieben ohne zu geben. Można dawać bez miłości, ale nie można miłować bez dawania. Ona nie tylko, że to mówiła, ale ona to najpierw urzeczywistniała. Jej życie było tym nacechowane. Prawdziwa miłość, która pokazywała się przez prawdziwe oddanie. To jest pierwsze zdjęcie, które zrobiłem, gdy po raz pierwszy mogłem być w Indiach 8 lat temu. I to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. To było w Mumbai. Że na ulicy po prostu widać, jak dziecko leży. W cieniu tej kolumny rodzice poszli pracować. Położyli tu dziecko, nie mogli go zabrać ze sobą, nie mogli wziąć go do pracy, którą oni musieli. Wieczorem oni z powrotem wrócili. Jeśli to dziecko nadal tu leży, będzie leżało, to je biorą ze sobą. A jeśli dziecka nie ma, to dla nich to też nie jest problem.
po prostu bardzo często nie mają środków, by się troszczyć o swoje dzieci. Ja, da können die Kinder hier auch dankbar sein. I dzieci, wy też możecie być wdzięczne, wenn ihr ein Zuhause habt. Gdy, jeśli macie dom. In Indien gibt es viele Kinder, die haben das. W Indiach jest mnóstwo dzieci, które nie mają tego. Darum ist von Anfang an auch für die Arbeit in Indien, mit der wir verbunden sind, das ein besonderes Anliegen gewesen, den Kindern zu helfen. I dla nas, jeśli mamy tam do czynienia właśnie w Indiach, czy działamy, to jest właśnie jeden z głównych punktów, by dzieciom pomagać. To jest jeden z ostatnich misjonarzy z XX wieku, który miał wielkie serce dla Ewangelii, miał dar głoszenia Ewangelii. I kiedyś w Mumbai głosił Ewangelię. I tematem było wtedy ogień. I potrafił mówić tak zaangażowany. I w czasie tej jego głoszenia przejechała straż pożarna. Bo po prostu myśleli, że gdzieś pali się. On tak zaangażowany mówił o ogniu, że ktoś po prostu wezwał straż, bo myśleli, że gdzieś płonie. Gut, machen wir weiter, das ist etwas, wie er gereist ist, das ist zu viel in die Einzelheiten gegangen. Hier seht ihr einen Missionar, der Inder ist. Tutaj widzicie misjonarza, który jest Hindusem. Bhakt Singh. Ja, ich erwähne diesen Namen und auch von Silas Fowler Fox vorher, weil unser Bruder Johann in Indien beide gekannt hat. Wymieniam tych dwóch braci, ponieważ nasz brat Johann, który teraz jest w Indiach, ich obu znał. I on właśnie mi opowiadał, że do dziś dzień ma listy od tego poprzedniego brata w swojej kolekcji. I on przez tego brata, Bhakt Singha, uwierzył. On założył wiele zgromadzeń według tych wzorów nowotestamentowych. I to był prawdziwy człowiek modlitwy. I jego praca była bardzo błogosławiona. Problemem w tych zgromadzeniach było, że mieli i mają oficjalnie zatrudnionych tych starszych. I niestety było wiele takiego, jak to się nazywa, nadużycia tego autorytetu. Ale wiele wierzących, których znamy, pochodzą właśnie z tych zgromadzeń. I widzimy, że my budujemy na czymś. Budujemy na podstawie czegoś, co zaczął ktoś inny. I do tego właśnie, do nich należą tych dwóch, których właśnie teraz wymieniłem. Tu jest inne zdjęcie tego brata. Tutaj chciałbym wymienić tylko dwa wiersze, które wytłuściłem. To jest miejsce z Jana 4. I gdy się jest w Indiach, to pola są białe i gotowe do żniwa. Jest tam wielkie zainteresowanie, jeśli chodzi o Ewangelię. A drugi wiersz mówi, że inni pracowali, a wyście jakby weszli w tą ich służbę czy pracę. Bo my tak naprawdę robimy bardzo mało tej takiej pionierskiej pracy w Indiach. Ale my jakby budujemy na podstawie dzieła tych, którzy kilka stuleci temu zaczynali. I widzimy z ich pracy, z poprzedników pracy, widzimy wiele śladów i my możemy na tej podstawie budować. I trzeci wiersz, że Pan Jezus jest prawdziwie Zbawicielem świata. I bardzo krótko o pracy, z którą my mamy związek.
być może słyszeliście te dwa imiona i nazwiska, Rony Fernandez i Johan Kataputuali. Jest to dwóch braci, którzy się zestarzeli już i z którymi myśmy zaczęli tą pracę w tym kraju. My jesteśmy z braćmi wierzącymi z Indiach od 1988 roku w społeczności. Na początku było to mniej więcej 7 zgromadzeń. Dziś to jest mniej więcej 150 do 180 zgromadzeń, z którymi mamy społeczność. To był początek i ta praca wzrosła w ciągu tych lat. To zdjęcie z prawej brat Heikop, a tutaj tych dwóch braci, których wcześniej wymienialiśmy. Nie wiem, czy ktoś z was ze starszych znał brata Heikopa. On służył panu wiele lat w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. I 1995 odszedł do pana. Also gut, jetzt noch ein paar aktuelle Fotos. Bruder Heikop hatte immer ein Herz für nicht nur die Bibel, sondern auch gute Schriften, die dann auch in Indien gedruckt wurden. Brat Heikop miał serce nie tylko jeśli chodzi o Biblię, ale też do dobrej literatury. Okay, verstanden. Und hier seht ihr die erste Druckpresse, die in Indien installiert worden ist. I to jest pierwsza prasa drukarska, która została zainstalowana w Indiach. Hier seht ihr auf dem nächsten Bild die neue Druckpresse, die gibt es jetzt seit 3 Jahren. A tu jest nowa prasa, która jest używana od 3 lat. Und hier seht ihr einige Geschwister. I tu są wierzący, którzy się zajmują, którzy sklejają to, co zostało wydrukowane, bindują. I tu jest książka brata Heikopa o ofierze. No. Widzicie, jak wierzący robią skład tej książki. Tu jest brat, który odwiedza szkoły biblijne regularnie. Nazwisko jest u góry w nawiasie. To zdjęcie ma 9 lat. Tu jest serce, jakie mają wierzący, jeśli chodzi o Ewangelię. To jest ich wyjście po tym tsunami, które miało miejsce w 2004 roku. Metoda jest ciągle ta sama. Używają tego busa i odwiedzają wioskę po wiosce. 10 braci jedzie w tym busie. W pierwszej wiosce wysiada 2 braci. Głoszą Ewangelię. Bus jedzie do następnej wsi, znowu wysiada 2 braci i znowu głoszą Ewangelię. Do trzeciej miejscowości, czwartej, piątej. I po 2 godzinach ten bus wraca do tej pierwszej miejscowości i zabiera tych 2 braci, którzy jako pierwsi wysiedli. Ale w związku z tą pracą tak wiele zgromadzeń powstało, że jest to naprawdę wielkie wrażenie robi. Tutaj widzicie jednego z braci, który gdzieś nad morzem głosi ludziom Ewangelię. Hindusi bardzo szybko się przysłuchają. U nas na przykład w Szwajcarii ludzie po prostu przechodzą, nie są zainteresowani. Być może u was też. W Indiach bardzo chętnie słuchają. Bardzo chętnie się przysłuchują. Często też mają ze sobą pomoc medyczną, którą rozdają.
Ten brat jest lekarzem i rozdaje jakieś tam lekarstwa. I gdy ludzie uwierzą, po jakimś czasie też chcą się ochrzcić. To było w tym roku. Zdjęcie w Tenali z tego roku. Po jednej z konferencji była okazja, by zrobić chrzest. I dla tych młodych ludzi to oznacza coś. To jest takie prawdziwa decyzja, by iść za Panem i również by zapłacić, by ponieść pewne koszty, i to im niestety dla nich jest to, oznacza to, że będą znieważani i tym podobne. Tutaj macie dwa zdjęcia, które pokazują, jak chrześcijanie są prześladowani w Indiach. To nie są chrześcijanie. To są Hindusi, którzy są w fanatyzmie religijnym, palą auta, idą przez miasta, niszczą budynki. To miało miejsce w Orisie. Im Jahre 2008 gab es eine ziemlich starke Verfolgung in Orissa. W 2008 roku było dosyć mocne prześladowanie. Das war in Kandamal. W Kandamal. Und zur gleichen Zeit. I w tym samym czasie ist die erste Versammlung entstanden. Powstało pierwsze zgromadzenie in Orissa, in Bolangir. W tym okręgu. To widzicie tutaj. W międzyczasie w tej właśnie okolicy jest około 10 zgromadzeń. Tutaj jest kolejne zgromadzenie, z którym w marcu rozpoczęli łamać chleb. W Kanjapati jest cała grupa wierzących. I dokładnie tak samo w tym Kandamal. I w następnym Mitailungu będzie właśnie wieść o tej właśnie podróży tych trzech braci, którzy są tam wymienieni. I również tam w tej trzeciej miejscowości. A więc można zauważyć, że praca wzrasta mimo tych prześladowań. Tutaj widzicie zniszczony kościół. On jest teraz odbudowywany. Nasi wierzący nie mają takich budynków. Oni się zgromadzają w bardzo prostych pomieszczeniach. I dlatego też niewiele jest zniszczone. Ale w czasie tych prześladowań po prostu musieli uciekać do lasu czy w las. Bo gdy ci fanatyczni Hindusi idą przez wieś, oni nie mają, nie boją się też i zabijają. W marcu byłem w Orisie. Chcieliśmy odwiedzić więcej wiosek, a mogliśmy odwiedzić tylko jedną. Musiałem się schować w samochodzie. W trzecim rzędzie musiałem siąść między kartonami, żeby mnie nie widzieli, wtedy to było możliwe. W wiosce, w której byliśmy, było to w porządku. Problemem jest to, że gdy już cię zobaczą, ci maoiści, jako białego, to biorą kogoś to jako... Czyli jakby zakładnika biorą, by coś osiągnąć. Czyli wywierają przez to, że biorą zakładnika, wywierają presję, by jakieś prawa swoje.
I inny z braci chciał się udać do Kandamal. Po prostu się nie dało, musiał zawrócić z tej podróży. To wszystko, te podróże zależą od tego, jaka jest chwilowa sytuacja. Jak jest dość spokojnie, to jako biały człowiek można iść do tych miejscowości, ale nie zawsze jest to możliwe. Tu jest, gdy pierwsze zgromadzenie na łamanie chleba w miejscowości Chinchida. Ci wierzący cieszą się bardzo. Praktycznie w każdym rejonie są zgromadzenia, ale na południu szczególnie. Na północy tylko w rejonie Punjab dwa zgromadzenia. Uttarakhand dwa zgromadzenia. Na północnym wschodzie cztery. Ale większość zgromadzeń jest na południu. Gdy odwiedzam Indie, to ja odwiedzam przeważnie południe. Te cztery okręgi, które wymienione zostały. Tu jest brat Ronnie z żoną Glorią. To jest bardzo piękne być wśród nich. To jest ich dwóch synów. Imiona, wymienione imiona były. I obaj są teraz w Nowej Zelandii. To jest problemem, że wielu młodych, z których mamy radość, którzy są pomocą i mogliby być pomocą, z powodu na przykład pracy albo innych okoliczności znikają za granicą. I trzech synów tego brata jest w Nowej Zelandii. Dwóch synów brata Johana jest w USA. I zaczyna brakować lokalnych pracowników. I my modlimy się za to, by nowe pokolenie wzrastało i zostało tam. Tutaj widzicie młodego brata, John Nelson. To jest chrześcijańskie imię. Jego żona Elizabeth. Dwóch synków tutaj, w międzyczasie już mają trzecie dziecko. I on służy Panu w Bangalore. On wykonuje naprawdę dobrą pracę. To jest zdjęcie z północnych Indii. Gdy jest się w zgromadzeniu, to zdarza się, że wszystkie siostry mają takie zasłony, nie tylko przykrycie głowy, bo takie przykrycie głowy to noszą tak czy owak, ale często mają właśnie taką zasłonę przed twarzą. Tutaj możemy się poczuć jak w czasach pierwszej Mojżeszowej 24. To jest ciekawe. Ten brat jest ubrany, można powiedzieć, po amerykańsku. Bardzo ciekawe zestawienie. To jest grupa braci. To są ci wszyscy bracia, którzy służą Panu w Indiach. Trzech braci z Orisy. Brat w tej białej koszuli Bumsho. Brat Govin w tej fioletowej. I brat Johan w tej białej koszuli. Jesteśmy na dworcu w Benali. I przed nami jest podróż 70-godzinna. I to jest dobra okoliczność, by sobie porozmawiać o pracy w tym kraju. To jest grupa braci z Tamil Nadu. Są to dość młodzi wierzący. Ten brat ich odwiedza bardzo często.
i robimy takie jakby szkołę biblijną razem z nimi. To znaczy dwa razy w roku. Po prostu by ich dalej ugruntować w tym rozumieniu Bożym. To jest zdjęcie z tegorocznej konferencji w Tenali. Wszystko było tłumaczone w języku na język Tamil. I oni naprawdę mogli dużo wyciągnąć z tego studiowania Biblii wspólnego. W tym roku rozważaliśmy Mateusza 1-13. My tam się posuwamy z rozważaniem sporo szybciej niż to ma w Niemczech miejsce, czy być może i u was w Polsce. Ale bardzo często ci wierzący potrzebują takiego po prostu większego przeglądu. I to jest też ważne. To jest ta konferencja w Tenali. Mniej więcej liczebność 2 do 2,5 tysiąca na 4 dni. To jest w formie wykładów. Każdy jakiś wybrani bracia pół rozdziału czy cały rozdział. I każdego dnia jest mniej więcej 7-8 wykładów. I tak też rozważaliśmy Mateusza od 1 do 13 rozdziału. Przez dwa lata rozważaliśmy Ewangelię Jana. Przedtem rozważaliśmy życie Abrahama. 1 Mojżeszowa 12 do 25. Po prostu by ci wierzący mieli taki dobry przegląd tego i te prawdziwe, te podstawowe prawdy by były dla nich zrozumiałe. To jest mój tłumacz. Gdy jestem w Indiach, to bardzo lubię mieć dobrego tłumacza. On jest nauczycielem angielskiego. Zna dobrze Biblię. I bardzo dobrze mówi w języku telugu. To, gdy się ma poselstwo jakieś, jest ważne, by ci wierzący, którzy słuchają, to rozumieli, co jest mówione. Jeden brat mówi bardzo dobrze po angielsku, ale źle w języku telugu. Wtedy ci wierzący, którzy go słuchają, niestety nie mają zbyt wiele z tego. Bo jak się nie zna Biblii za dobrze, też jest to ciężką sprawą. Ale ten brat jest bardzo dobry. A to jest ojciec? Sein Vater. To jest jego ojciec, który bardzo dobrze śpiewa. Jak macie jeszcze trochę cierpliwości, to możecie usłyszeć, jak ci wierzący śpiewają w języku telugu. To są posiłki na konferencji. W czasie konferencji są spożywane 3 do 4 ton ryżu. Na śniadanie, na obiad i na kolację. Ryż. Raz z bajlagą mięsa. Raz z jakimś sosem, ale podstawą jest ryż. Ryżu mają dość. Tutaj widzicie pole ryżowe. Tu jest taka konferencja regionalna dla wierzących. Muszę jeszcze dopowiedzieć. Hindusi potrafią godzinami się przysłuchiwać. I to taki jest też ich religijny, jakby do ich religijnych obowiązków to należy. Ale naszą pobudką jest, by nie,
nie tylko by oni siedzieli i słuchali, ale by coś też zrozumieli i to przenieśli w życie. A to już nie jest takie łatwe dla nich. To jest rodzina, która przybyła na zgromadzenie. Tej rodzinie się powodzi trochę lepiej. Mają skuter. Cztery osoby na takim skuterze to wcale nie dużo. Czasami jeżdżą w pięć. To jest normalka. Widzicie, jak jeżdżą z nie, takim ala samochodem. To nie są wierzący. W tej rikszy było minimum 20 osób. A te rikszy są o wiele mniejsze niż wasze samochody na zewnątrz. Ale to jest właśnie, takie są Indie. Tu takie jest zgromadzenie z braćmi. I w tym czasie robimy takie gruntowne studiowanie Biblii. Ten brat Johan coś tam wyjaśnia i to jest właśnie dobra okazja, by porozmawiać z tymi braćmi. On potrafi bardzo dobrze wyjaśniać i ma bardzo wielki moralny autorytet wśród braci. Na konferencji 2000 ludzi, jak na tym placu, gdzie tam z tyłu gdzieś jest trochę jakiś niepokój, coś jest ten, coś głośno, to brat Johan tam idzie, bardzo cicho. On nie potrzebuje nic powiedzieć, natychmiast jest cisza. To zdjęcie wam chciałem jeszcze pokazać. To są te trzy rodziny z Niemiec, które wyjechały 12 sierpnia do Indii. Wymienia imiona i nazwiska. Mają w sumie 11 dzieci. Jakbyście się dokładnie przyjrzeli, to można rozpoznać, które dziecko jest czyje. Módlcie się za tymi rodzinami. Pan darował łaski do dnia dzisiejszego, że dobrze tam dotarli. Są w tej chwili w Palikoli. Chcą. Chcą przygotować swoje domy, w których będą mieszkali. Jeden dom jest już gotowy, drugi jest prawie na ukończeniu, a trzeci trzeba dużo pracy włożyć w niego. I chcą się nauczyć języka telugu. To nie jest proste. Obok tego domu, w którym oni mieszkają, to jest dom dziecka. Mniej więcej jest w nim 400 dzieci. Dzieci, które chodzą do szkoły, są w tych niebieskich koszulkach. A te dzieci, które są sierotami, są w tych normalnych, takich inaczej ubrane. To jest pierwszy budynek. Tu jest grupa dzieci, które czekają, aby im rozdać ubrania, które dotarło z Niemczech i wtedy to ich bardzo dla nich wielka radość. To jest nowy budynek, który jest gotowy już, to widzicie, jak w Indiach się buduje. Aha, drzewo wbudowali w środek tego. Stwierdzili, że ta palma może się do czegoś jeszcze przydać, dlatego w środku domu ją jakby wkomponowali w dom. To są dzieci z domu dziecka w Tade Palikudem. W tej Palikoli na wcześniejszym zdjęciu było 400 dzieci.
tutaj mniej więcej 120. Dziewczyny, które śpiewają, bardzo chętnie śpiewają. To jest pokój. Wszystko, co dzieci mają, mieści się do jednej torby i w tej, albo walizki, i tu są te regały. I dzieci tutaj po prostu swoje rzeczy odkładają. Na podłodze śpią, a w ciągu dnia wszystko jest posprzątane i jest to wtedy klasa, w której się uczą. Tu są dzieci z Orisy, w Mohana. To są góry z Orisy. I to jest, tam też jest dom dziecka, który od mniej więcej półtora roku wspieramy. Ten brat z prawej się troszczy o ten dom. O ten. I ten brat z żoną po lewej, oni mają starania o dzieci. I w tym dniu oni dostali od brata, od jednego z braci prezent i to było dla nich jak u nas na Boże Narodzenie dzieci. Bardzo się cieszyły. I też to jest pobudka, by modlić się za dziećmi. Oni mają tam miejsce, które mogą używać, czy pomieszczenie. Ale na 35 dzieci jedna łazienka, czyli jedna toaleta i jedna łazienka. To jest za mało. I teraz myślimy, by dokupić kawałek i wybudować na nim budynek z sanitariatami. Tutaj jest kilka powodów czy pobudek do modlitwy. Jako podsumowanie na temat tych siedmiu tutaj punktów bym chciał króciutko powiedzieć. Chcielibyśmy się modlić za rozpowszechnianiem Ewangelii, ale także i modlić się za umocnieniem wierzących, aby wzrastali w wierze, by rozumieli swoje miejsce w Chrystusie, ale i również by lepiej rozumieli o tym, co mówi Słowo Boże na temat zgromadzania się. I tutaj też dodałem pracę tłumaczenia. Kalendarz Pan jest blisko i dobry zasiew co roku jest tłumaczony z języka angielskiego. I także praca z literaturą. Musimy się modlić także za nowymi zgromadzeniami, które powstały i grupami, które są. To jest praca, która jest dosyć świeża i w tych dwóch miejscowościach są zgromadzenia, które mają 4 i 5 lat. Jest wiele pracy, by ci wierzący byli umocnieni. I w Indiach jest wielu braci, którzy są w tej służbie pańskiej i wielu z nich się już spostarzało. I pobudką dla nas, czy powodem dla nas jest, by przygotować kolejne pokolenia do tej pracy. I chcielibyśmy się modlić też za tymi rodzinami, które tam się udały. I pamiętajmy o tym, że ich praca też ma wielki wpływ na przygotowywanie kolejnych pokoleń. I widzieliśmy, że ten tłumacz, którego ten Filip Świetlik miał w czasie dwóch ostatnich odwiedzin, on tłumaczył 3 do 4 razy w ciągu tygodnia i on też się,
ten brat z Anglii, on się też poprawił, wielkie postępy poczynił. Inne punkty już wymieniałem. By zachowanie, by pan zachowywał w tych okolicach, które są pogańskie. I pomoc w nauce tego języka. Jest powodem do modlitwy za tymi domami dziecka. I także o mądrość dla tych, którzy odwiedzają ten kraj. I za tymi, którzy mają odpowiedzialność administracyjną, jeśli chodzi o tą pracę. Czyli na przykład rozdawanie darów. I tak samo bracia z Indii mają bardzo często prośby, by im dopomóc, czy udzielić jakiejś porady. I my potrzebujemy wtedy mądrości, by właściwie im odpowiedzieć. I to jest praca, którą przede wszystkim wykonuje brat Eckhard Bubenzer. Ale jeszcze obok nich brat Frank Ulrich i ja. I to są takie kilka punktów, jeśli chodzi o pracę w Indiach. Przepraszam, że to trwało trochę dłużej. Jeśli były jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Ja, bitte. Eine Frage, wie sieht es, wenn es um Christentum geht, also Teilung auf die verschiedenen Denominationen der Christentums in Indien? Ja, es gibt in Indien ungefähr genauso viele Denominationen wie in Polen oder in irgendeinem anderen Land der Welt. Mniej więcej w Indiach jest tyle samo denominacji chrześcijańskich, co i w każdym kraju tutaj w Europie. Und diejenigen, die wir etwas besser kennen, i ci, których lepiej znamy, to są wierzący obok tych wierzących, z którymi my jesteśmy w społeczności, są to ci z tych wolnych braci albo ze zgromadzeń Baxing. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to jest nic inaczej niż tak jak w naszych krajach. Jeszcze może powinienem wspomnieć, że na północnym wschodzie Indii jest jedna denominacja, która jest szczególnie rozprzestrzeniona. Na przykład baptyści albo prezbiterianie. Ale wielu z nich nie są prawdziwymi dziećmi Bożymi. I to się można poznać po tym, że oni politycznie się bardzo angażują. I nie są, tak samo jak można powiedzieć, nie sięgają po broń, albo nie, by uzyskać swoje prawa. I ja mam duże wątpliwości, jeśli chodzi o prawdziwość ich życia wiecznego. Oczywiście ja też jestem ostrożny w tym osądzaniu, ale to jest też prawdą, że jest tam wielu chrześcijan, którzy są tylko wyznawcami bez prawdziwego życia w Bogu. Ale to raczej na tym północnym wschodzie Indii. Poza tym jest to tak jak i tutaj w naszych krajach. Jeden przykład. W jednej dzielnicy miasta Tenali. Itanaga. Ja, da gibt es ungefähr 20.000 bekennende Christen. Jest mniej więcej 20 tysięcy wyznawców chrześcijaństwa. Und ungefähr 100 verschiedene Gemeinschaften. I mniej więcej 100 różnych zgromadzeń, czy denominacji, społeczności. Ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Myślę, że to dało odpowiedź na to pytanie. Wenn es um finanzielle Hilfe geht, wie kann man das machen? Auf ein Bankkonto oder? Ja, richtig. Also die Arbeit in Andhra Pradesh. Praca w Andhra Pradesh. Die unterstützen wir. Którą wspieramy. Von verschiedenen Mission Funds. Direkt. Und senden das Geld auf ein Konto, für das eine Gruppe von Brüdern in Andhra Pradesh verantwortlich ist. I my to po prostu pieniądze, które wysyłamy na jedno konto, które jest, którym zarządzają bracia z tej miejscowości. Aber die Arbeit in Orissa, ale, über die ich gesprochen habe, ale praca w Orisie, o której mówiłem, die noch recht jung ist, która jest dosyć młoda sama w sobie und bisher nur wenig unterstützt wird, i do tej pory jest dosyć słabo wspierana. To najlepiej, jeśli by się chciało ich wspomóc, to najlepiej to jest z bratem tym. A jeśli byście chcieli mieć więcej informacji, to chętnie wam je podam. Ten brat Bumsho jest bratem, z którym mniej więcej co dwa tygodnie przez godzinę rozmawiam telefonicznie. I możemy się, wymieniamy się myślami w tym czasie. Telefonieren nach Indien ist heute kostenlos. Früher war das anders, aber dzisiaj koszty telefonu do Indii to jest za darmo i dlatego tak często z nimi rozmawiam. Was kostet, ja. Was kostet ein Baby? Geh mal zurück. Um die Kinder zu unterstützen. Jeśli chodzi o wspomożenie tych dzieci für einen Monat, na jeden miesiąc ungefähr 2000. Potrzebujemy mniej więcej 2000 zł. Für alle Kinder, ja? Alle Kinder. Dla wszystkich tych dzieci z tego. To jest czynsz za budynek. Das ist, was nötig ist für die Kinder zum Essen. Pokarm czy jedzenie. Und was sie sonst an elementaren Bedürfnissen haben. I po prostu te elementarne potrzeby, które one potrzebują. Wir brauchen knapp 500 Euro. Czyli 500 euro potrzebujemy na ten cel. Ja. I moment. W tej chwili. Teraz mamy ten właśnie projekt, żeby kupić kawałek. I czekamy, aż Pan nam da środki, by kupić ten kawałek. Aby też wystarczyło na wybudowanie tego budynku. I chcielibyśmy tam też zrobić taki pokój gościnny, abyśmy, który moglibyśmy używać, gdy będą odwiedziny. W tej chwili jest to, dzieje się to tak, że w miejscowości obok mamy lokal, w którym można gości przechowywać czy gościć i to ta podróż z jednej do, miejscowości do tego domu dziecka trwa 3 godziny samochodem. Dla nas ta praca jest bardzo ciekawa, bo jest nową pracą. I tutaj pracowali baptystyczni misjonarze. Mniej więcej do 1945. I w tym roku mniej więcej oni jakby wyprowadzili się z tego kraju. I to jest ciekawe, że w górach jest mnóstwo wierzących. Tam została poczyniona wielka praca, dobra praca. I tam mamy kontakty dzięki bratu. I on nam powiedział, że tu są wierzący, którzy mają wiele pytań, czy może byście ich nie odwiedzili, i tak to się zaczęło. I on, ta praca się tak rozwinęła. Ja, noch eine Frage. Konntest du deine persönlichen Erlebnisse mit dem Herrn erzählen, die du hattest, wenn du, als du in Indien warst? Ja. Ja, zum Teil. Po części. Ich habe den Geschwistern zum Beispiel von meiner Bekehrung erzählt. Na przykład opowiadałem wierzącym o swoim nawróceniu. Einfach.
Jako takie świadectwo. Und auch etwas, meine, kann ich euch auch erzählen, das ist ja kein Problem. Mogę wam to też opowiedzieć. Durch die Gnade Gottes bin ich in einer Familie groß geworden. Dzięki łasce Pana urodziłem się, czy wzrastałem w rodzinie, wo regelmäßig die Bibel gelesen wurde, gebetet wurde. W której czytano Biblię regularnie i regularnie modlono się. Meine Eltern und Großeltern. Moi dziadkowie i rodzice byli i są własnością Pana od swojej młodości. Pomimo tego, nie jesteśmy jako dzieci zbawieni przez to, że wychowujemy się w rodzinach, w których rodzice są wierzący. Jako dzieci my też się musimy nawrócić. To nie jest nic nowego dla was, nieprawdaż? Jako dziecko nie byłem zawsze grzeczny. Całkiem normalne, prawda? Ale dokładnie wiem, że pewnego wieczoru czytaliśmy kalendarz Dobry Zasiew. 10 lutego 1972. I ten kartka z kalendarza kończyła się wierszem Hebrajczyków 10, chyba 31. I ten wiersz mówi, straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Ten wiersz dotknął mnie w moim sumieniu. I ja jako młody człowiek wiedziałem, że jeśli by Pan teraz przyszedł, jestem zgubiony. I tego wieczoru się nawróciłem. To było przeżycie, które sobie do dziś dzień przypominam, po dziś dzień przypominam. U każdego człowieka jest to inaczej. Ale ważnym jest, abyśmy raz się nawrócili. Byśmy naprawdę nasze grzechy wyznali i Pana przyjęli we wierze. To też opowiadałem wierzącym w Indiach. Ale też i inne rzeczy. W jaki sposób Pan moją drogę do Indii skierował, to nie jest samo przez się zrozumiałe. Ale gdy mieszkałem w Niemczech, to na szkółkach niedzielnych, w czasie szkółki niedzielnej robiliśmy zbiórki na dzieci potrzebujące. Ale jako dzieci udawało nam się rocznie zebrać mniej więcej może 400 euro, 400-500 euro. I było pytanie, co z tymi pieniędzmi zrobimy. I jeden z moich przyjaciół powiedział, wy w zasadzie chcieliście wspomóc jedną szkołę w Kongo, w Afryce, ale w tej chwili nie da się to. I być może napisalibyśmy do brata Johanna, czy on nie ma jakichś potrzeb. I pod koniec 80. lat zaczęliśmy wspomagać pracę dla dzieci w Indiach. W 1990 przeprowadziłem się do Szwajcarii i zdarzyło się, że pewnego wieczoru był właśnie u nas na zgromadzeniu brat Johan i brat Roni i oni mnie zaprosili, bym przyjechał do Indii. I trwało kolejne 15 lat, zanim się do nich wybrałem.
Eine Verbindung war schon da. Ale w jaki sposób nawiązało się takie połączenie? Wir haben regelmäßig zusammen geschrieben. Regularnie pisaliśmy listy. Für einige Jahre. Przez kilka lat. Als ich noch in Deutschland wohnte. Gdy mieszkałem w Niemczech. Als ich dann in die Schweiz kam. Gdy byłem też w Szwajcarii. Hat ein anderer Bruder die Arbeit übernommen. Inny brat przejął tą jakby pracę. Und dann habe ich aber bin ich gebeten worden in der Schweiz für die Missionsarbeit mitzuhelfen. Ale, ale też poproszono mnie w tym czasie, żebym był odpowiedzialny za kontakty z braćmi w Indiach. I w 2005 roku jakby powróciłem do tej pracy. I krótko po tym po raz pierwszy odwiedziłem Indię. I od 5 lat dwa razy do roku odwiedzam Indię. Ale też zauważyłem, w jaki sposób Pan, jeśli chodzi o mnie, prowadził te rzeczy. I to są doświadczenia, o których ja chętnie opowiadam. Es war mein Wunsch, euch ein bisschen über die Arbeit in Indien erzählen. Było to moim życzeniem, by Wam coś opowiedzieć o pracy w Indiach. Und der Grund dafür war primär der, dass ich euch sehr dankbar bin für die Unterstützung für die Arbeit in Indien. I też powodem tego było to, że jestem w pierwszej kolejności było to, że jestem wam bardzo wdzięczny za waszą pomoc, wasze wsparcie za tą pracę w Indiach. Insbesondere für die Unterstützung für die Arbeit unter den Kindern. I szczególnie ta praca, która jest wykonywana pośród dzieci. Als ich vor etwas mehr als 2,5 Jahren bei euch war, hatte ich ausführlicher berichtet über die Arbeit in Indien und wie sie sich entwickelt hat über die Jahrhunderte. Gdy byłem u was poprzednio, gdzieś 2,5 roku temu, to tak dokładniej mogłem wam wtedy opowiedzieć, jak ta praca się tam rozwija i na przestrzeni dziesiątków lat. Und dann auch etwas konkret berichtet über die Arbeit vor allen Dingen unter Kindern in verschiedenen Bundesstaaten Indiens. I szczególnie też mogłem wam powiedzieć na temat pracy pośród dzieci w tych poszczególnych regionach Indii. Und dann eben auch etwas gesagt über eine Arbeit unter Kindern, die noch relativ neu ist, die erst vor einigen Jahren begonnen hat im Staat Odisha. I też wam mówiłem coś o tej pracy, która zaczęła się stosunkowo niedawno pośród tych dzieci w tym mieście Odisha. Ja, und bin euch sehr dankbar für eure Anteilnahme an der Arbeit. I jestem wam też bardzo wdzięczny za wasz wkład w tą pracę. Und auch für die praktische Unterstützung, die ihr geschickt habt, um die Arbeit fortzusetzen. I też za tę pomoc materialną, którą przesyłaliście na cel tej pracy. Und ja, ich wollte euch eigentlich einige Bilder zeigen, die das ein bisschen illustrieren. Chciałem wam pokazać kilka zdjęć, które to ilustrują. Aber jetzt werden wir das primär in Worten machen. Ale teraz musimy to uczynić tylko i wyłącznie słownie. Ich möchte gerne zunächst einen Vers lesen aus dem Hebräerbrief. Chciałbym przeczytać najpierw miejsce z Hebrajczyków. Oh, das geht schon so. Hebräerbrief Kapitel 6. Hebrajczyków 6 rozdział. Und lies doch bitte mal den Vers 10. Gott ist nicht ungehorcht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient. Hebrajczyków 6 rozdział 10 wiersz. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Der Schreiber des Hebräerbriefs erwähnt das im Blick auf die gläubigen Hebräer. Pisarz tego listu wymienia, czy pisze to w związku z pracą Hebrajczyków. Und hier spricht er dann besonders von denen, die wirklich Leben aus Gott hatten.
I pisze też tutaj szczególnie o tych, którzy mieli to prawdziwe życie z Boga. Es gab auch solche, die sich dem Christentum einfach angeschlossen hatten. Byli też tacy, którzy po prostu przyłączyli się do chrześcijaństwa, ohne wirklich Leben aus Gott zu haben. A tak naprawdę nie mieli tego życia z Boga. Aber es gab auch solche unter den Hebräern, die wirklich errettet waren. Ale byli i tacy pośród Hebrajczyków, którzy prawdziwie byli zbawieni. Und das zeigte sich dann in ihrem Leben. I to też było widoczne w ich życiu. Und das äußerte sich im Glauben einerseits an den Herrn Jesus. I to z jednej strony uwidaczniało się w tej wierze w Pana Jezusa, aber auch in ja, der Erweisung praktischer Liebe und Hilfsbereitschaft gegenüber anderen Gläubigen. Ale też okazywało się w tej gotowości do okazywania tej miłości innym. Und hier geht es um Gläubige, die selbst keine einfache Situation hatten. I tutaj była mowa o, czy jest mowa o tych wierzących, którzy sami nie mieli łatwej sytuacji. Der Hebräerbrief zeigt das, dass die gläubigen Hebräer zuweilen auch verfolgt wurden. Ten list do Hebrajczyków pokazuje nam, że ci Hebrajczycy byli też prześladowani. Und trotz der schwierigen Umstände, i pomimo tych ciężkich, okrutnych okoliczności, sehen wir eben, dass sie in Treue wirklich dem Herrn dienten und den Gläubigen dienten. Widzimy, że oni służyli Panu i innym wierzącym. Und es ist immer ermunternd zu sehen, wenn auch Gläubige wie in unserer Zeit diesem Beispiel folgen. I to jest też posilające dla nas, gdy my widzimy, że wierzący w naszych czasach idą za tym przykładem. Ja, will ich doch mal ein paar Bilder einfach auf den Bildschirm tun, damit ihr wenigstens ein bisschen sehen könnt. Uruchomię kilka zdjęć tutaj na komputerze i będziecie mogli przynajmniej coś zobaczyć, podejść tutaj. Und mach das jetzt ein bisschen anders als geplant, aber das ist kein Problem. Ja. Die Arbeit unter den Kindern in Indien, ihr könnt das ein bisschen sehen, hat im 19. Jahrhundert begonnen mit dieser Frau. Ta praca pośród dzieci w Indiach zaczęła się w XVIII wieku, w XIX wieku. Ta kobieta, która tu jest zilustrowana, ona to zaczęła. Und ihr habt sicherlich, ich habe davon erzählt, als ich vor 2,5 Jahren bei euch war. Gdy byłem ostatnio u was, to opowiadałem też o tym. Diese in der Tat hübsche Frau trägt den Namen Amy Carmichael. Ona ma na imię Amika Michael. Ja, und sie hat die Arbeit begonnen. Ihr seht hier auch, wann sie gelebt hat, von 1867 bis 1951. Ist also noch nicht ganz so lange her. Ta jej praca zaczęła się w, das ist ihr Lebens. Ja, genau. Ona żyła, urodziła się w roku 1867 i żyła do 1951. Aber diese Frau hatte ein besonderes Anliegen, Kinder aus Situationen zu befreien, wo sie missbraucht wurden. Ona miała taką szczególną pobudkę, by te dzieci, czy zajmowała się tymi dziećmi, które były napiętnowane na tle seksualnym. Ja, genau, in den Tempeln. W tych świątyniach. In den Götzentempeln in Indien fand sehr viel Kinderprostitution statt. W tych świątyniach, tych różnych bóstw, które są w Indiach, te dzieci, czy jest to, było to normalne, że ta dziecięca prostytucja miała miejsce. Und das war für sie ein Anliegen, die Kinderarbeit zu beginnen und Kinder aus diesen unglaublichen Situationen zu befreien. I to było jej pobudką i miała to szczególnie na sercu, by zająć się tymi dziećmi i by te dzieci, by im pomagać i wyzwalać ich z tych
sytuacji, w których się znajdowały. Gut, das gehört wirklich schon lange jetzt der Vergangenheit an. Oczywiście to już w tej chwili to jest dla nas daleka przeszłość. Ist auch heute verboten in Indien. I dzisiaj jest to oficjalnie zakazane. Ich sag das nur deshalb, weil die Kinderarbeit selbst eigentlich damit begonnen hat. Ale wymieniam to dlatego, że ta służba z dziećmi zaczęła się od tego momentu. Und die Mission, die Annika Michael begonnen hat in Tamil Nadu, in Donavur, die besteht immer noch. I ta służba, którą ta Amy Carmichael rozpoczęła w danej miejscowości, po dziś dzień jest kontynuowana. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das eine methodistische Missionsarbeit, die aber immer noch fortgeführt wird. Jeśli dobrze pamiętam, to jest to metodystyczna misja i po dziś dzień jest ona prowadzona. Ja. Und die Arbeit, mit der wir verbunden sind in Indien, hat erst vor ungefähr 30 Jahren begonnen. A praca, którą my się zajmujemy w Indiach, rozpoczęła się mniej więcej przed 30 laty. Ja, wir sind in Gemeinschaft mit Versammlungen in Indien seit 1989 oder 88. My jesteśmy w społeczności ze zgromadzeniami w Indiach mniej więcej od 1988 albo 9 roku. Und die Brüder, mit denen die Arbeit begonnen hat. I bracia, z którymi zaczęliśmy tą współpracę. Das war eben zum einen der Bruder Johann. To był brat Johann. Und auch der Bruder Ronnie Fernandez. I Ronnie Fernandez. Ja. Aber der Bruder Johann hat von Anfang an wirklich ein besonderes Anliegen gehabt für Arbeit unter Kindern. Ale szczególnie ten brat Johann miał takie na sercu, to by zająć się dziećmi. Und das ist unverändert bei ihm. I to jest pozostało niezmienione u niego. Jetzt müssen wir bedenken, dass sich die Zeit geändert hat. Auch in den letzten 30 Jahren war die Entwicklung in Indien auch in wirtschaftlicher Hinsicht ziemlich rasant. I musimy też teraz jeszcze wziąć pod uwagę to, że w przeciągu tych ostatnich 30 lat te czasy czy gospodarczo Indie się bardzo zmieniły i bardzo, jeśli chodzi o gospodarkę, bardzo w ostatnich latach przyspieszyła ta ich gospodarka, rozwój gospodarczy. Ihr könnt euch das in Polen, glaube ich, ganz gut vorstellen, weil ihr selbst einen großen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt habt in den letzten 20 Jahren. I z pewnością wy doskonale sobie to możecie wyobrazić, bo u was dokładnie coś takiego samego było od 90. lat, rozwój gospodarczy w naszym kraju. Ja, und das hat auch Einfluss auf die Arbeit unter Kindern. I to też ma wpływ na pracę wśród dzieci. Die Motivation war und ist nach wie vor, dass man Kindern vor allen Dingen in sehr ländlichen Gegenden helfen möchte. I motywacją jest to, że chce się pomagać szczególnie dzieciom w tych wiejskich obszarach. Dass die Kinder eine gute Betreuung haben, aby dzieci miały taką dobrą opiekę, während die Eltern arbeiten. A w tym czasie rodzice mogą pracować. Ihr wisst, ich komme aus Deutschland, hört ihr schon an meiner Stimme. Wiecie, że pochodzę z Niemiec. Und unter den Geschwistern in Deutschland, aber nicht nur unter Gläubigen. Insgesamt in unserer Gesellschaft war es lange Zeit so, dass die Frauen und Mütter eigentlich ihren Platz zu Hause einnahmen, um sich um die Kinder kümmerten. U nas w naszym społeczeństwie było to tak, że kobiety czy matki w zasadzie swoje miejsce zajmowały w domu i troszczyły się i wychowywały dzieci. Und vom Gedanken her ist das ja absolut biblisch. I jeśli chodzi też o motywację tego, czy takie uzasadnienie tego, jest to jak najbardziej biblijne. Wenn wir die Briefe im Neuen Testament lesen, dann merken wir das, dass Gottes Wort das als normal voraussetzt, dass sich Frauen und Mütter primär um die Kinder kümmern. Bo gdy czytamy listy nowotestamentowe, to jest to tam jak najbardziej opisywane, że jest
zadaniem matek czy żon jest wychowywanie, głównie jest wychowywanie dzieci. Was ganz am Rande bemerkt, uns Männer nicht von unserer Verantwortung befreit, dass die Verantwortung für die Erziehung primär bei uns liegt, ja. Ale to też nie powoduje, że jak odpowiedzialność z nas, mężów czy mężczyzn, jest ściągnięta, bo tak naprawdę my jesteśmy głową i odpowiedzialni przez to za to, jak nasze dzieci są wychowywane. Aber warum ich das gesagt habe, ist einfach, dass in Indien die Verhältnisse oft so ärmlich sind. Ale dlaczego to powiedziałem? W Indiach jest tak, że zbyt czy stan czy poziom życia jest często tak biedny, dass häufig beide Elternteile in ländlichen Gegenden der Feldarbeit nachgehen, um wenigstens das absolut Notwendigste für das Leben, das tägliche Leben zu verdienen. Są tak biedne ten poziom życia, że oboje rodziców, szczególnie w tych wiejskich terenach, musi pracować, by zapewnić rodzinie ten byt albo to minimum do przeżycia. Ja, und in diesem Kontext, ja, wurde sehr viel Kinderarbeit gemacht, gerade in ländlichen Gegenden, wo keine Schulen sind. W tym kontekście właśnie jest prowadzona bardzo duża praca w tych właśnie wiejskich terenach, gdzie nie ma szkół. Ja, damit die Kinder einerseits betreut werden und nicht einfach auf dem Feld rumlaufen, sondern eben betreut werden, etwas Schulbildung bekommen. I też jest to po to czynione, by ktoś się tymi dziećmi zajął, by one po prostu nie, tak mówiąc potocznie, nie wałęsały się po drodze, tylko by miały taką prawdziwą opiekę, też szkołę, by mogły uczęszczać na jakieś, przynajmniej częściowo na lekcje. Und häufig ist dann eben auch diese Betreuung verbunden mit einer gewissen Schularbeit. I właśnie bardzo często ta opieka nad tymi dziećmi, to jest też, można to streścić jako po prostu, że one chodzą do szkoły, mają taką szkołę. Ja, aber heute ist es eben so, dass in sehr häufig in den Orten, wo die Geschwister leben, auch normale öffentliche Schulen bestehen. Dziś jest to tak, że w tych miejscowościach, gdzie wierzący żyją, są dostępne normalne publiczne szkoły. Und darum die Notwendigkeit weniger groß ist für eine solche spezielle Betreuung. I też w tych miejscowościach nie ma takiej konieczności albo nie ma takiego nacisku na to, by właśnie tym dzieciom zaoferować szkołę i się nimi zająć, by były wyedukowane. Und es ist ja grundsätzlich auch besser und das Normale eben, dass sich Eltern um ihre Kinder kümmern. I też jest to lepiej, że rodzice mogą się troszczyć o swoje dzieci. Ja. Und ich sag das einfach deshalb, um deutlich zu machen, dass wir schon daran denken müssen, wie sich Dinge auch verändern in der Gesellschaft, ja? Und auch die Arbeit dann entsprechend anpassen. I też mówię to dlatego, byśmy mieli to wyobrażenie, że i tam te warunki się zmieniają i ta praca z tymi dziećmi musi też być, musi też, można tak powiedzieć, ewoluować czy się dopasowywać do tych zmian, które tam mają miejsce. Denn auch wenn diese Kinderheime häufig Waisenhäuser heißen, bo gdy te domy dla dzieci są nazywane często domami dla sierot, ist der Anteil der Waisen in diesen Häusern doch relativ gering. To jednak, jeśli porównamy to, to udział tych sierot w tych domach jest raczej mały. Also in den Waisenhäusern sind die Anzahl von Vollwaisen höchstens 10%. Więc w tych domach dla sierot to udział tych, czy liczba dzieci, które są sierotami, czy nie mają ani ojca, ani matki, to jest maksymalnie 10%. Und weitere 20 bis 30% der Kinder sind entweder halbwaisen. A pozostałe, kolejne 20 do 30% dzieci to są tak zwane półsieroty.
weil entweder ein Elternteil verstorben ist, bo na przykład jedno z rodziców zmarło, oder, und das ist leider auch wahr, genau wie in unseren Gesellschaften in Europa, gibt es leider auch in Indien mehr und mehr zerstörte Familien, albo, wo die Eltern getrennt leben. Albo tak jak i to niestety ma miejsce coraz bardziej u nas w Europie, to tam też to przybiera na sile, gdzie dzieci mieszkają czy żyją w tych rozbitych rodzinach, gdzie rodzice są rozwiedzeni. Und 20-30% der Kinder kommt aus solchen Umständen. I to jest 20-30%. Und dann 60%, also der größte Teil, sind Kinder, die aus ärmlichen Verhältnissen kommen, wie ich das eben erwähnt hatte, wo beide Elternteile eigentlich arbeiten müssen. A pozostałe, czyli ostatnia część 60% mniej więcej, to są dzieci z tych biednych rodzin, o których właśnie mówiłem. Und deshalb die Kinder dann in solchen Häusern betreut werden. Czyli rodzice muszą, oboje rodzice muszą pracować i dzieci są, opiekuje się nimi. Aber das sollten wir einfach im Auge behalten, wenn wir von Kinderarbeit sprechen. Es ist also Kinderarbeit primär unter Kindern aus ärmlichen Verhältnissen. A więc, oder aus zerstörten Familien, ja. A więc miejmy to na uwadze, że ta praca pośród dzieci to właśnie jest głównie praca wśród tych dzieci pochodzących z biednych rodzin albo z tych rozbitych rodzin. Ja. Die Arbeit, die Bruder Johann begonnen hat in Palekona. Praca, którą rozpoczął brat Johann w Palekonie, ist eine Arbeit, die einen recht großen Umfang einnimmt. Jest to praca, która ma dosyć wielki obszar działania. Also dort in dem Waisenhaus oder Kinderheim, wie ich das lieber sage, in dem Kinderheim in Palekona sind ungefähr 200 Kinder, die da wohnen und versorgt werden. W tym domu dla dzieci, to się nazywa oficjalnie jako dom dla sierot, ale ja wolę używać jako dom dla dzieci, w tej Palekonie mieszka mniej więcej około 200 dzieci. Und weitere 200 Kinder kommen aus den Nachbardörfern, um dort unterrichtet zu werden, denn in diese Kinderarbeit in Palekona beinhaltet auch eine Schule. I kolejne 200 dzieci, czyli w sumie 400, przychodzi z okolicznych wiosek, gdzie można powiedzieć chodzą do szkoły tam, bo tam też jest prowadzona szkoła w tej miejscowości. Ja, ich suche jetzt gerade mal noch ein paar Bilder, die das ein bisschen unterstreichen, was die Arbeit in Palekona betrifft. Może uda mi się znaleźć kilka zdjęć z tej Palekony. So. Ja. Ja. Ja, hier habe ich ein Poster fotografiert in diesem Jahr, das an einer öffentlichen Stelle hängt, wo etwas Werbung gemacht wird für dieses Kinderheim. To jest und taki, das heißt hier eben Orphan and Poor Children Home, ja? To jest taki, das können wir gerne machen, das ist eine gute Idee. Trzeba podejść chyba. Ja, prima. Und das Licht, das könnt ihr auch ausmachen, wenn ihr möchtet. Das brauche ich nicht. Und ich kann auch mal das. Ist natürlich schwer zu sehen von hinten, aber immerhin etwas, ja? Z tyłu na pewno słabo widać, ale jest to, w tym roku jak byłem, to sfotografowałem taki plakat czy transparent, który jest tam wywieszony. I to ja, jest taki, genau. Można powiedzieć, also ich würde vorschlagen, die da ganz hinten sitzen, am besten etwas näher kommen. Można tutaj przyjść bliżej. Hier sind also viele Stühle frei, ja? Kinder vor allen Dingen, wenn ihr was sehen wollt, dann kommt mal nach vorne hier, ja? Szczególnie dzieci mogą przyjść tutaj do przodu. Also hier die Stühle, die sind frei, ja? Ja, wir sind noch etwa, man kann etwas näher kommen, also zögert nicht, ja, ich. Można do przodu jeszcze, jak ktoś. Wir haben gute Augen. Wir haben gute Augen, offensichtlich, ja.
Das stimmt. Ja, ihr seht hier, also die ganz vorne sitzen, hier vorne sieht man einen ganz kleinen Säugling. Tutaj na największe zdjęcie, na dole, widać, że jest to niemowlę. Und hier auf dem letzten Bild seht ihr, dass eine Person heiratet. A na ostatnim zdjęciu jest przedstawiony ślub. Und, ślub. Ja, das ist einfach, um deutlich zu machen, dass die Kinder begleitet werden eigentlich von kleinster Kindheit an, vom Säuglingsalter. Bis sie heiraten, ja. I tutaj na tych kolejnych zdjęciach jest jakby przedstawione kolejne etapy wzrostu dziecka i tak jakby chcą przez to uzmysłowić, że dzieci dzieciom towarzyszą, czy mają opiekę od niemowlęcia aż do momentu, gdy zawierają związek małżeński. Und vom Unterricht her ist es von LKG, das heißt Lower Kindergarten. I, also die unterste Klasse im Kindergarten. I jeśli chodzi o szkołę, to jest od tego przedszkola dla tych najmłodszych, und dann bis zur 10. Klasse. Aż do 10. klasy można się uczyć. Ja, gut. Und hier habe ich noch ein anderes Bild. Da seht ihr das Kinderheim in Palenkona. I tu jest zdjęcie tego, domu dla dzieci. Und seht ihr einen guten Teil der insgesamt 400 Kinder, die da eben versorgt werden. I tu widać dużą część właśnie tych dzieci, którymi się tam opiekuje. Ich sollte sagen, unterrichtet werden, denn 200 wohnen da und 200 kommen nur für den Schulunterricht. Czyli można powiedzieć, które są, też chodzą do szkoły. Czyli tak jak mówiłem, 200 dzieci mieszka tam i 200 przychodzi do szkoły. Dodatkowo 200 do szkoły. Seit jetzt etwas mehr als einem Jahr hat der Sohn von Bruder Johann, der Matthew Henry, die Verantwortung für diese Arbeit übernommen. Od ponad roku syn tego brata Johanna, Matthew, jest odpowiedzialny, przejął tą pracę i jest odpowiedzialny za ten dom. Bruder Johann wollte gerne, dass die Arbeit weiter von jemand aus seiner Familie gemacht wird. Ten brat Johann chciał, miał takie życzenie, by ktoś z jego rodziny przejął tą pracę po nim i dalej ją prowadził. Und er hat sich da sehr intensiv eingebracht. I jego syn bardzo się zajął tym. Und auch manches verbessert, was verbesserungswürdig war. I też wiele, czy niektóre rzeczy poprawił, które trzeba było poprawić. Ich habe hier noch ein paar Bilder von den Kindern. Tu jest jeszcze kilka zdjęć tych dzieci. Und da seht ihr einige Mädchen, die singen. I tu jest taki chór. Ja. Dziewczęcy. Aber hier habe ich dann auch ein Bild, das überrascht euch fast. Aber ihr seht hier, dass die Ausstattung in den Klassen gar nicht so schlecht ist. I to może was zdjęcie trochę dziwi, bo tu widać wyposażenie klasy i jak widzicie, to jest to na całkiem wysokim poziomie. Habt ihr im Schulunterricht auch Einheiten in Computing? Czy pytanie do młodych, czy też macie w szkołach lekcje informatyki? Ja, habt ihr auch. Seht ihr, das ist in Indien genauso. Die Kinder, die da zur Schule gehen, die haben auch Unterricht in Informatik. Także widzicie, w Indiach dokładnie jest tak samo jak i u was. Też dzieci mają zajęcia z informatyki. Da haben sie also einen Raum, der damit ausgerüstet ist mit einigen Computern und so werden die Kinder da unterrichtet. A więc też mają dzieci w szkole klasę komputerową, gdzie mogą się uczyć. Aber daneben ist natürlich gerade für uns, auch für Bruder Johann und seine Familie, es ein besonderes Anliegen, dass die Kinder auch geistlich unterrichtet werden, dass sie aus Gottes Wort etwas hören, dass mit ihnen gebetet wird, dass mit ihnen gesungen wird. To jest też, mamy to na sercu, my i też ten brat Johann i jego rodzina, by oprócz tej nauki w szkole też dzieciom coś z tych duchowych spraw przynieść i też by z nimi się modlić, śpiewać. Und das ist auch etwas, was wirklich stattfindet. I to ma naprawdę miejsce. Und da die Familien aus Deutschland und der Schweiz, die in Indien wohnen, eben direkt in Palenkona wohnen. I te trzy rodziny, o których być może słyszeliście, które mieszkają, akurat dokładnie mieszkają w tej Palenkonie od niedawna. Ja, helfen sie auch mit im Blick auf die
geistliche Arbeit one, unter den Kindern. Oni też pomagają w tych właśnie w tej duchowej pracy wśród tych dzieci. Das machen sie so reihum. To so einmal der Bruder, einmal der Bruder, ja. A więc robią to raz w jednym tygodniu ten brat, w drugim tygodniu następny. Und die Schwestern helfen vor allen Dingen dabei, dass Kinder und auch gerade die Mädchen etwas elementare Unterweisung bekommen im Blick auf Hygiene. Im Blick auf die Hygiene. A siostry pomagają uczennicom czy kształcą je na może jak to się u nas nazywa higieny. Z higieną mają, no czyli uczą ich higieny. Also, das ist ja sprichwörtlich, dass Indien ein Land ist, was recht schmutzig ist, ja. Bo tak naprawdę Indie to jest kraj, który można powiedzieć jest to brudny kraj. Abfall wird einfach weggeschmissen, ja. Śmieci są po prostu tak wyrzucane na ulicę. Und ja, wie gesagt, also man geht aufs Feld, wenn man zur Toilette geht, ja, oder an den Straßenrand, das ist das übliche in Indien. Toaleta jest na polu najczęściej, albo po prostu gdzieś na skraju drogi i to jest u nich normalne. Und daneben ist es eben auch so, wenn man, das passiert ja bei Kindern häufig, sich verletzt, dass eine Wunde nicht gereinigt wird. I też jest to normalne tam, że jeśli dziecko się zrani, to nikt tej rany nie zakleja, nie przemywa, nie dezynfekuje. Und das ist schon wichtig, dass man den Kindern und dann auch die Mädchen, wenn sie eben erwachsen werden, älter werden, dass man ihnen doch elementare Dinge beibringt im Blick auf Hygiene. I to jest też ważne, by właśnie dzieciom i też dziewczynom, gdy dorastają, by te elementarne rzeczy higieny, by im to przysposobić. Ja. Hier habe ich noch ein Bild, das sehe ich gerade, wo ihr seht, dass auch einige Unterrichtseinheiten, gerade Englischunterricht, teilweise mit einem Video gegeben wird. I tutaj jest też zdjęcie, gdzie akurat lekcje na przykład angielskiego są też wykonywane, czy uczone za pomocą, też pomaga się wideo, czyli filmami różnymi, czy różnymi. Aber das ist jetzt im Blick auf die Arbeit in Palekona. I to jest w tej, to się odbywa właśnie, jeśli chodzi o Palekona. Das ist in Andhra Pradesh. Das gehört zum Staat Andhra Pradesh. To należy do tego miasta Andhra Pradesh. Ja, und diese Arbeit wird primär unterstützt von den Geschwistern aus Kanada, die die Arbeit begonnen haben. I ta praca jest głównie, czy troszczą się o nią bracia z Kanady, którzy rozpoczęli tą pracę tam. Das war der Bruder Ernest Gast. To był ten brat Ernest Gast. Ja. Und danach wurde, als der Bruder heimging, die Arbeit fortgeführt von seiner Tochter und seinem Schwiegersohn. Das ist Doris und Daniel Hauber. I gdy ten brat odszedł do pana, to jego córka i jej mąż zajęli się tą pracą po nim. Und an den Bruder Daniel Hauber könnt ihr im Gebet denken. I tego brata, czy jego syna Daniela, czy zięcia, jego Daniel Hauber, możecie go wspominać w modlitwach. Heute Morgen bekam ich eine Mail, wo drin stand, dass er einen Schlaganfall hatte. Bo dzisiaj rano dostałem maila, że dostał wylewu. Vor zwei Tagen. Dwa dni temu miał wylew. Und ja, er ist sehr schwach und müde. Jest bardzo słaby i zmęczony. Und seine Frau hat auch in Kürze eine Knieoperation in der nächsten Woche. A jego żona ma mieć w najbliższym czasie operację kolana. Da könnt ihr mit dem Gebet dran denken. I można ich polecać modlitwie. Ja. Aber die Arbeit wird primär von Kanada und den USA unterstützt und auch ein wenig aus Europa. Ta praca jest głównie wspomagana przez wierzących z Kanady i Stanów Zjednoczonych, częściowo też tutaj z Europy. Und ihr versteht natürlich sehr schnell bei so vielen Kindern, dass natürlich entsprechend groß auch die Bedürfnisse sind. I też z pewnością sobie wyobrażacie, że przy tak wielu dzieciach te potrzeby są też bardzo duże. Vor allen Dingen, wenn die Arbeit auch verbunden ist, nicht nur mit einfacher Betreuung, das heißt eine Unterkunft, wo die Kinder essen können und so weiter, sondern auch eine Schularbeit damit verbunden ist, das führt häufig zu hohen Kosten.
I szczególnie gdy ta praca wiąże się nie tylko z mieszkaniem, ale też i z właśnie szkołą i wszystkim, co jest z tym związane, to wyobrażacie sobie z pewnością, że są to wysokie koszty. Die Arbeit, die ihr mit unterstützt habt, findet nicht in Andhra Pradesh statt, sondern in Odisha. Tą pracę, którą wy wspomagaliście, to ona nie jest w tym miejscowości Andhra Pradesh, którą teraz pokazywałem, ale w Odisha. Odisha. Also, hier habt ihr eine Karte von Indien. Tu jest taka mapa Indii. Und wo ist die Maus? Weiß ich. Ihr könnt das fast nicht sehen, aber hier ist Palekona. Das ist Andhra Pradesh. Tu jest ta miejscowość Palekona na dole, gdzie Bóg wezwał. Und der Staat Odisha ist etwas weiter im Norden, etwas weiter nordöstlich. A to miejsce Odisha jest na północny wschód od tego miejsca. Sind ja knapp 1000 Kilometer weiter nördlich. Mniej więcej w odległości około 1000 kilometrów. Ja. Und der Staat Odisha im Allgemeinen ist weit weniger vom Christentum geprägt, wie das die Staaten in Südindien sind. Ist mehr oder weniger? Weniger. To miejsce, ta miejscowość Odisha jest, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to jest go tam zdecydowanie mniej niż na południu. Die ersten Missionare, die nach Indien gekommen sind, pierwsi misjonarze, którzy kamen hier in den Süden, udali się do Indii, oni przybyli do, na południe. Pondicherry, das ist also hier in Tamil Nadu, da ist der Bartholomäus Ziegenbalg hingekommen. Das ist hier im Süden, ja. Na południu, w miejscowości Pondicherry, tam właśnie ten pierwszy brat się udał. Der Südwesten, also der Staat Kerala, da sind auch sehr viele Katholiken, beziehungsweise eine große Kirche, die Thomaskirche, die auch von ihrer Struktur her der katholischen Kirche ähnlich ist. Tutaj na południowym zachodzie natomiast jest bardzo wielu, można powiedzieć, katolików albo tak zwany Kościół Tomasza, który, jeśli chodzi o ich struktury, to są bardzo zbliżone do Kościoła katolickiego. Ihr wisst das, gibt die orthodoxe Kirche, nicht gerade in Polen, aber etwas weiter südlich dann, die ist auch sehr traditionell geprägt, ja. I jest też, jak wiecie, Kościół ortodoksyjny czy protestancki, który jest bardzo przywiązany do tradycji. Oder die koptische Kirche, wenn man nach Ägypten kommt, ja. Albo kościół koptyjski, który jest szczególnie widoczny w Egipcie. Die St. Thomas Kirche ist also etwas ähnlich in ihrer Prägung. I ten kościół, który tam jest, tego świętego Tomasza, jest właśnie coś podobnego do tych, do tego ortodoksyjnego kościoła. Ihr versteht, so ist im Süd, in Südindien gibt es doch mehr Christen. A więc na południu Indii jest tych chrześcijan stosunkowo czy więcej. Der höchste Prozentsatz ist im Nordosten. Najwyższy procent chrześcijan jest na północny wschód, weil da die Baptisten sehr aktiv waren. Tam baptyści byli bardzo aktywni. Aber die wirklichen Gläubigen, ale ci prawdziwie wierzący, sind nicht so zahlreich. Ich nie, oni nie są tak liczni. Es gibt doch viele, die einfach nur ein Bekenntnis haben. Bo wielu chrześcijan jest takich, którzy są tylko chrześcijanami z wyznania. Kein Leben aus Gott haben. A niestety nie mają tego życia z Bogiem. Sag ich nur am Rande, aber hier so in diesem Teil Indiens ist Hinduismus absolut dominant. Ale w tym tutaj na środku, jak te strzałki widzicie, czyli środek Indii, hinduizm jest absolutnie dominujący. Als auch in Andhra Pradesh der Fall. I w Andhra Pradesh też dokładnie tak jest. Aber der Prozentsatz an Christen ist noch höher dort. Ale procent chrześcijan jest tam wyższy. Und vor allen Dingen waren in Andhra Pradesh und auch in Tamil Nadu die offenen Brüder sehr aktiv. I właśnie w tych dwóch miejscowościach ci otwarci bracia byli bardzo aktywni. In Andhra Pradesh und in Tamil Nadu. W Andhra Pradesh i Tamil Nadu. Und ich übertreibe nicht, tausende von Gemeinden der offenen Brüder. I nie przesadzam, gdy powiem, że są tysiące zgromadzeń tych braci otwartych czy wolnych. Der ist relativ breit gefasst jetzt der Begriff offene Brüder. I mówiąc bracia otwarci czy wolni, to jest wirklich evangelikale Gemeinden, ja. To można to powiedzieć, że to są po prostu zbory ewangelickie. Aber viele der Geschwister, ewangeliczne. Ja, viele der Geschwister, mit denen wir verbunden sind, ja, haben da irgendwo ihre Wurzeln. Ale wielu wierzących, z którymi my jesteśmy w społeczności, właśnie pochodzi
z tych zgromadzeń. Ja, es gibt sehr viele Gemeinden, die durch Bhakt Singh gegründet wurden, ein sehr treuer Mann. Jest wielu właśnie wielu wierzących, którzy pochodzą ze zgromadzeń, które były założone przez Bhakt Singh. Przez tego brata, którego był wymieniony i on był, jest naprawdę wiernym, czy był wiernym bratem. Ich habe euch letztes Mal ein Bild von ihm gezeigt. Habe ich das nicht gehabt? Ich dachte, ich hätte ein Bild von Bhakt Singh gehabt. Ah, da ist er, doch, da ist er, da haben wir ihn. Hier ist sein Zdjęcie. Ja, da seht ihr in den jüngeren Jahren und danach etwas später einen Mann, der uns in vielen Dingen ein wunderbares Beispiel ist. To jest brat, który w wielu rzeczach jest dla nas przykładem, może być dla nas przykładem. Der Mann, der war ein echter Beter. On był takim prawdziwym, który się modlił. Der konnte inbrünstig beten. On potrafił usilnie się modlić. Und hat auch außergewöhnliche Gebetserhörungen erlebt. I on też przeżył w swoim życiu bardzo wiele takich prawdziwych wysłuchań jego modlitw. Ich erzähle euch mal ganz kurz eine Geschichte. Bardzo krótko opowiem wam jedną historię. Da hat Bhakt Singh Nordindien besucht. Ten brat nazywa się Bhakt Singh, odwiedził kiedyś północne Indie. Eine Gegend, wo die Menschen litten unter großer Dürre und Trockenheit. Okolice, w której ludzie cierpieli na suszę, bardzo wielką suszę. Und dann kommt der Bhakt Singh dahin mit einem Begleiter. I on się tam udał z towarzyszem. Und die Menschen klagen über die große Trockenheit. I ci ludzie bardzo narzekali do niego na tą suszę. Und bitten Bhakt Singh doch für sie zu beten, damit Gott Regen schenken möchte. I poprosili go, by się pomodlił za nich, by Bóg właśnie zesłał im ten deszcz. Und dann hat der Begleiter von Bhakt Singh gesagt. I ten jego towarzysz powiedział: Lieber Bruder Bhakt Singh, bitte warte noch etwas, ehe du betest, denn wir müssen noch zwei Stunden mit dem Tier weitergehen, bis wir ins nächste Dorf kommen. Ten jego towarzysz powiedział: Bracie Bhakt Singh, poczekaj jeszcze z tą twoją modlitwą około 2 godzin, bo musimy na naszych zwierzętach udać się do następnej miejscowości, a tam mamy jeszcze właśnie 2 godziny podróży. Ich hab Sorge, wenn du jetzt hier betest, dann fängt's in 5 Minuten an zu regnen. A ja się boję, że jak ty się teraz zaczniesz modlić, to za 5 minut zacznie padać i nie dotrzemy. Aber das war der Eindruck, den Bhakt Singh zurückgelassen hat bei seinen Mitarbeitern. Ale wenn er betete und wirklich Gott um etwas bat, dann kam die Antwort. Ale właśnie takie zostało po nim wrażenie wśród jego towarzyszy czy współpracowników, właśnie jako człowieka, którego Bóg właśnie bardzo często wysłuchiwał w jego modlitwach i to bardzo często było zaraz ta odpowiedź. Und so hat Gott auch hier geantwortet und in der Tat Regen geschenkt. I tak samo w tej sytuacji, gdy on się tam modlił, to faktycznie Bóg wysłuchał i darował im deszcz. Ja. Ich sag das nur, ein Mann, der durch den übrigens Bruder Johann zum Glauben gekommen ist. Jest to, był to brat, dzięki któremu też brat Johann uwierzył. Und durch den in Indien viele Gemeinden entstanden sind. I dzięki niemu powstało wiele zgromadzeń w Indiach. Und das sind Geschwister, die sich auch wirklich an Gottes Wort orientieren. I to są wierzący, którzy naprawdę idą według Słowa Bożego. Und was uns von ihnen unterscheidet, sind vor allen Dingen 2 Dinge. A to, co nas od nich odróżnia, to są głównie 2 rzeczy. Wo auch Bhakt Singh selbst nicht sehr klar gesehen hat. I tutaj też ten brat Bhakt Singh nie miał takiego właściwego poznania w tej sprawie. Bhakt Singh war zweifellos ein geistlicher Führer. On był z pewnością duchowym takim przywódcą, jakby to można aber określić. Aber er hielt es für gut, in Gemeinden auch Führer einzusetzen. Ale on uważał, że jest to dobre, by w pozostałych czy w zgromadzeniach też ustanawiać takich przywódców. Aber wenn Menschen hergehen und andere Menschen als Führer einsetzen, dann geht das oft schief. Ale gdy ludzie idą do zgromadzeń i ustanawiają takich przywódców, to najczęściej jest negatywny rozwój tego. Und so ist das auch passiert in einer ganzen Reihe von diesen Bhakt Singh Gemeinden. I dokładnie tak samo się stało w
większości zgromadzeń, które powstały dzięki niemu. Dass Führer eingesetzt wurden, die wirklich nicht dazu befähigt waren. Że on ustanawiał tych przywódców w tych zgromadzeniach, którzy nie byli do tego uzdolnieni i nie powinni nimi zostać. Aber darüber hinaus ist eben das ganze Prinzip nicht nach Gottes Wort. Ale pomijając już to, ta zasada nie jest według Słowa Bożego. Ja. Einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder, hat der Herr gesagt in Matthäus 23. Pan powiedział w Mateusza 23, jeden jest waszym mistrzem, a wy wszyscy jesteście braćmi. Ja. Und das zweite Problem in den Baptistengemeinden, das sage ich nur am Rande, ist, dass eben auch Schwestern sich in den Zusammenkünften beteiligen. A drugim problemem, który pojawił się w tych zgromadzeniach, które powstały dzięki niemu, było to, że siostry się udzielały na zgromadzenia. Ja. Aber ich wollte das Positive auch erwähnen von Baktsing. Ale też głównie chciałbym te pozytywne rzeczy ja. O nim powiedzieć. Jetzt muss ich überlegen, wie ich darauf gekommen bin. Aber in jedem Fall, ja richtig, ich habe gesagt, dass er ein Mann war, durch den er viel gebetet hat. Und durch den viele Gemeinden entstanden sind. Ale głównie takie wrażenie po nim jest, to jest człowiek, który był człowiekiem modlitwy i dzięki któremu powstało wiele zgromadzeń. Ja, jetzt komme ich wieder zurück nach Odisha, da habe ich euch von erzählt. I wrócimy teraz do tej miejscowości Odisha, o której wam opowiadałem. Ja, da haben wir jetzt die Karte wieder. So, ich muss fast meine... eigentlich Fullscreen haben. So. Ja. Und ja, in diesem Teil Indiens hat die Kinderarbeit vor weniger als 10 Jahren erst begonnen. Die Kinderarbeit, mit der wir verbunden sind. I w tej miejscowości ta praca z dziećmi rozpoczęła się przed mniej więcej 10 laty, a to znaczy mówimy teraz o braciach, którzy są z nami w społeczności. Diese Kinderarbeit findet zum einen statt in Berhampur. Hier seht ihr einige Kinder in Berhampur. Tutaj widzicie dzieci z tej miejscowości Berhampur. Und daneben auch eben in Mohana. I także w Mohana. Ja, das sind zwei kleine Kinderheime. To są dwa małe takie domy dla dzieci. Und die Anzahl der Kinder ist jeweils nur so ungefähr 30, 35. Liczba dzieci in jedem von denen. Beides, jeweils 30 bis 35 Kinder. W tych obu domach jest mniej więcej 30-35 dzieci. Ja, und die Kinder werden auch dort nur betreut, aber sie gehen in eine öffentliche Schule. Dziećmi się tam opiekuje, czy mają tą opiekę, ale chodzą do normalnej publicznej szkoły. Ja, und jetzt zeige ich euch noch direkt ein bisschen mehr. Ah ja, das ist vielleicht auch noch interessant. Das ist von Berhampur. To jest tej miejscowości Berhampur. Und da seht ihr einen Eid, den der Bruder Padmacharan ablegen musste und die übrigen Betreuer im Blick auf die Arbeit an den Kindern. I to jest słowa przysięgi, którą ten brat w tym domu musiał złożyć. Da seht ihr, der Staat passt darauf auf, wie Kinder behandelt werden in den Kinderheimen. Bo państwo dba o to, w jaki sposób te dzieci, jest ta opieka czyniona nad nimi. Und das ist gut, dass der Staat ein Auge darauf hat. I to jest dobrze, że władze mają nad tym pieczę. Und dass der Staat darauf achtet, dass Kinder nicht missbraucht werden. I że państwo dba o to, by te dzieci nie były w zły sposób, by się nimi nie opiekowali. In angemessenen Verhältnissen aufwachsen. I by one wzrastały w odpowiednich warunkach. Und nicht zum Beispiel missbraucht werden, indem man ihnen sehr viel Arbeit gibt. I również by nie były jakby nadwyrężane przez to, że się będzie od nich wymagało zbyt dużo albo zbyt wiele pracy im się da. Das kann man ja leicht nachvollziehen. Es gibt ja viele repetitive Aufgaben, die man leicht einem Kind geben kann, dass das Kind dann macht und man selbst das Geld dabei verdient. Ja? Mm-hmm.
innym, bo na przykład można, też z pewnością słyszeliście nieraz o tym, że można dzieciom dać jakąś pracę do wykonania, którą one wykonują, a pieniądze za to bierze ich, ich opiekun. Also der Staat achtet darauf, dass die Arbeit in einer angemessenen Form durchgeführt wird. Und dafür müssen sie einen Eid ablegen. I państwo właśnie pilnuje tego, by to było wszystko odpowiednio czynione i właśnie dlatego każdy opiekun takiego domu musi składać taką przysięgę. Und in dem Heim in Berhampur gibt es auch einen, wie wir das auf Englisch sagen, Code of Conduct, also Verhaltensregeln, nach denen die das Personal sich richten muss. I w każdym takim domu jest taki, takie reguły, według których personel musi pilnować się, czy musi się zachowywać. Przestrzegać. Jetzt kommen wir nach Mohana. Teraz przechodzimy do Mohany. Jest also auch in Odisha, aber liegt etwas in den Bergen. Jest to też w tym terenie, w obszarze tej Odiszy, ale leży bardziej w górach. In dieser Gegend von Mohana, in Gajapati, aber auch in Kandawal, haben Baptisten vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine gute Arbeit gemacht. W tej okolicy właśnie Baptyści w pierwszej połowie ubiegłego wieku wykonali bardzo dużo i dobrej pracy. Und es gibt da recht viele Gläubige. I tam jest dosyć dużo wierzących. Und die Kinder in Mohana, i dzieci w tej Mohanie, haben alle einen christlichen Hintergrund. Mają wszystkie pochodzenie chrześcijańskie. Alle, bis auf eins, bis auf dieses Mädchen. Wszyscy, jak tutaj ich widzicie, każde z nich. Das sitzt hier vorne in der ersten Reihe. Również i ta dziewczynka, którą tutaj widać w pierwszym zdjęciu, na pierwszym planie. Ganz interessant. Das Mädchen kommt aus Mohana. Ta dziewczynka pochodzi z tej Mohany. Ist aber Hindu. Ale jest hinduską. Ja, und diejenigen, die diese Arbeit unter den Kindern überwachen, i ci, którzy pilnują tej pracy nad dziećmi, haben gesehen, dass in Mohana die Arbeit von dem Bruder Shushan und seiner Frau Noripoma, dass sie die Arbeit wirklich ordentlich machen, dass sie die Kinder wirklich lieb haben, dass sie sie gut betreuen. Zauważyli, że to małżeństwo, które zajmuje się tymi dziećmi tam, że oni tą pracę wykonują bardzo dobrze, bardzo przykładnie i z taką miłością wobec tych dzieci. Und so haben sie dann den Bruder Prabhasprata, den Bruder Shushan gebeten, das Kind aufzunehmen. I oni właśnie to poprosili, by oni tą dziewczynkę, która jest z hinduizmu, by oni również do siebie ją wzięli. Und das ist wirklich ein schönes Zeugnis. I to jest naprawdę dobre świadectwo. Und die Leute, die Arbeit überwachen, wissen natürlich ganz genau, mit den Kindern wird da gebetet, mit denen wird gesungen, die lernen Bibelverse. I ci, którzy mają taki nadzór nad tymi domami dla dzieci, oni dokładnie wiedzą, co się dzieje w tych domach. Wiedzą, że na przykład tutaj z tymi dziećmi się modli, że są pieśni śpiewane, czytane słowo jest. Und trotzdem haben sie gesagt, gut, das Mädchen, auch wenn es Hindu ist, soll mal dahin gehen. A mimo to powiedzieli, że dobrze by było, gdybyście tą dziewczynkę, mimo tego, że ona jest z hinduizmu, by ona się u was uczyła. Ja. Ihr seht, die Mädchen tragen alle ein schönes blaues Kleid. I też pewnie rzuca się to w oczy, że wszystkie dziewczyny są ubrane na niebiesko. Das ist ihre Schulkleidung. I to jest ich taki uniform szkolny. Ja, genau. In den Schulen tragen die Kinder etwas uniform, ja. Właśnie, genau wie in England. Tak jak i w Anglii ma to po dziś dzień. Ja. Und die Jungs, die sind alle in weiß da, seht ihr? A chłopcy wszyscy mają białe koszule. Und ja, die Kinder sind hier in Mohana, in diesem Haus, was sie im Moment benutzen. I one są teraz, w tej chwili mają do dyspozycji dom, w którym się uczą. Als ich vor drei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren bei euch war, da habe ich euch ein anderes Bild gezeigt. Gdy byłem u was przed 3 laty, to pokazywałem wam inne zdjęcie z tej miejscowości. Ich suche das gerade noch mal ganz schnell. Postaram się szybko znaleźć. Ja, genau das Bild hatte ich euch gezeigt von Mohana. Und da waren die Kinder noch in dem
ursprünglichen Räumlichkeiten. To pokazywałem wam 2 czy 3 lata temu to zdjęcie i te dzieci w tej Mohaniu właśnie były w innym domu. Und die waren wirklich ganz, ganz einfach. I ten dom, który wtedy zajmowały, te warunki były bardzo, bardzo proste. Ich habe da kein Bild von. Nie mam niestety zdjęcia, jak to wyglądało. Die sind ja auf dem Dach über dem Zimmer, wo sie schliefen. One tutaj stoją na dachu tego budynku, w którym, czyli nad, ja, nad pomieszczeniami, w których śpią. Also auf dem Dach war es schön, aber in den Zimmern das war ganz schön einfach. Tutaj na tym dachu to zdjęcie jest wykonane i tu jest tak, wygląda to wszystko fajnie, ale w te pokoje miały bardzo prymitywne warunki. Und für alle diese Kinder hatten sie eine oder zwei Toiletten. Dla wszystkich dzieci była tylko jedna albo dwie toalety. Und dann Anfang 2014 hat der Eigentümer dieser Räumlichkeiten gesagt, er braucht die Räume für sich selbst und hat der Bruder Prabhaspatan gebeten, dass er einen anderen Ort sucht für die Kinder. I właściciel tego budynku, w którym mieścił się ten dom dla tych dzieci, na początku 2014 roku dał im wypowiedzenie i powiedział, że on potrzebuje dla swoich celów tego budynku. Ja. I brat, który się zajmował tymi dziećmi, zaczął się modlić, by albo i zaczęli też szukać innego pomieszczenia dla dzieci. Und da hat der Herr wunderbar geholfen, dass in ganz kurzer Zeit in Mohana eine andere Räumlichkeit gefunden und angemietet werden konnte. I pan darował, że w bardzo krótkim czasie w tej miejscowości znaleziono inny lokal, który mógł być wynajęty dla dzieci. Und ich will euch gerade auch davon mal ein Bild zeigen, das habe ich irgendwo hier. Ein Moment. Ich bitte um Entschuldigung, ist nicht immer bei mir ganz gut geordnet. Aber das werde ich jetzt sofort finden. Na, ich zeige das nachher. Ich finde das jetzt im Moment nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall konnten sie dann eine Räumlichkeit mieten, die wesentlich ja, besser war als die bisherige. Nie mogę teraz tego znaleźć. W każdym razie znaleziono lokal, który był o wiele lepszy niż ten, który mieli dotychczas. Ich werde das jetzt schnell finden. Wir kommen schon dahin. Noch ein ganz klein wenig Geduld, hier habe ich es. Ja, ja. Hier seht ihr die Räumlichkeit, wo die Kinder jetzt, wo die Kinder jetzt sind. Ja. Tu jest ten budynek, w którym te dzieci teraz są. Da sind sie also seit Anfang 2014, seit jetzt etwas mehr als 2 Jahren. A więc troszkę ponad 2 lata są w tym nowym budynku. Und da haben wir also 2 Gebäude. Są 2 budynki tutaj. Und ein ziemlich großes Grundstück. I dosyć duży plac wokół. Das sind ungefähr 5000 Quadratmeter. Mniej więcej całość ma 5000 metrów kwadratowych. Und die sanitären Anlagen sind so lala, das ist nicht perfekt, aber sanitariaty są takie, powiedzmy, że w porządku. Und wir haben uns dann bemüht, im Jahr 2014 schon dieses Grundstück zu kaufen. I postanowiliśmy, by ten budynek, czy tą działkę w 2014 roku kupić. Aber nach ungefähr einem halben Jahr wurde klar, dass das nicht geht. Ale po pół roku stało się jasne, że nie da rady tego kupić. Weil wir nie die Papiere richtig ordentlich bekommen hätten. Bo nigdy nie byli w stanie nam przedstawić, czy nie otrzymywaliśmy właściwych dokumentów. Das Grundstück war unbenutzt. Ten teren był
nieużytkiem. Und es gab eine Gruppe, die uns das gerne vermietet hätte. I była grupa, która chętnie nam to chciała wynająć. Aber der Besitzer, es war eine Gruppe von Hindus. Ale właściciel, to on był Hindusem. Und die hätten uns nie die Papiere gegeben, wo klar drin steht, wir sind jetzt die Besitzer. Nigdy nam nie dał tych dokumentów, na których byłoby jasno napisane, czyli aktu notarialnego, że my jesteśmy właścicielem. Da muss man immer drauf aufpassen, wenn man in Indien etwas kauft, nicht wahr, dass auch die Papiere in Ordnung sind. To... Sonst kommt nachher jemand und sagt, nee, nee, das gehört ja doch mir, dann hat man alles verloren. I bardzo trzeba uważać na to w Indiach, gdy się coś kupuje, by te właśnie nasze odpowiedniki, odpowiedniki naszych aktów notarialnych, by to wszystko dobrze sprawdzić, bo często zdarza się tak, że coś kupimy, a nagle pojawia się jakiś właściciel, który mówi, to do mnie należy i tracimy wszystko. Ja, und wie gesagt, weil wir dann dieses Grundstück für eine Zeit angemietet haben, konnte die Kinderarbeit fortgesetzt werden. I ponieważ mogliśmy wynająć tę działkę na jakiś czas, to ta praca z tymi dziećmi mogła być kontynuowana. Nochmal, der Vermieter hat uns aus dem ersten Haus rausgeworfen. Jeszcze raz, ten najemca, który nam wynajmował pierwszy budynek, wyrzucił nas z tego budynku. Aber er hat uns damit einen Dienst erwiesen. Ale też wykonał wobec nas przysługę. Wenn wir nämlich da drin geblieben wären, hätten wir die Arbeit aufhören müssen, weil die hygienischen Umstände nicht gut genug waren. Gdybyśmy pozostali w tym pierwszym budynku, to ta praca musiałaby zostać przerwana ze względu na warunki sanitarne i higienę. Ja, po prostu nie byłoby to możliwe tam dalej prowadzić. Und weil wir hierhin gekommen waren, konnte die Arbeit weitergeführt werden. Ale ponieważ przenieśliśmy się do tego budynku, ta praca mogła być i może być kontynuowana. Aber auch das konnten wir nicht kaufen und verbessern. Wie ich gerade erklärt habe. Ale i tego budynku nie mogliśmy ani kupić, ani tych warunków poprawić. Und dann haben wir nach einem neuen Grundstück Ausschau gehalten. I zaczęliśmy szukać niedawno nowego, nowej działki. Ja, und das neue Grundstück haben wir dann auch im Jahr 2015 gefunden. I nową działkę znaleźliśmy w roku 2015. Und das Grundstück seht ihr hier auf diesem Bild. I tutaj widać tą działkę. Ist auch in Mohana. Też w Mohanie, w tej samej miejscowości. Und das ist ein Grundstück, wo die Papiere in Ordnung gebracht werden konnten. I to była działka, gdzie te akty notarialne, wszystko było w porządku. Wir haben die endgültigen Papiere immer noch nicht in der Hand. Tego końcowego aktu notarialnego jeszcze do dzisiaj nie mamy. Aber grundsätzlich ist das alles in Ordnung. Ale co do zasady, jak do tej pory, wszystko jest w porządku. Ja, so sah das Grundstück aus, als ich dort war, im März 2015. Tak wyglądała ta działka, gdy byłem tam w marcu 2015 roku. Und dieses Grundstück konnten wir erwerben mit der Unterstützung, die auch ihr geschickt habt für die Arbeit in Mohana. I to mogliśmy też kupić dzięki między innymi waszej pomocy, którą nam przysłaliście. Aber ein Grundstück ist natürlich nicht alles. Ale sama działka to nie wszystko. Und so haben wir dann begonnen, i zaczęliśmy auf diesem Grundstück eben ein Haus zu bauen, budować na tej działce nowy dom. Und das seht ihr jetzt hier auf diesen Bildern. Ich komme gleich nochmal auf die anderen zurück. I tu seht ihr hier auf diesen Bildern. I to widzicie tą nową budowę na tym miejscu. Also auf diesem Grundstück gebaut. To jest wybudowane na tej naszej działce już. Und da seht ihr das Erdgeschoss ist inzwischen fertig. A więc parter jest gotowy. Wir haben da 5 Zimmer, 1 2 3 4 5. Mamy 5 pokojów. Und der mittlere Raum ist ein recht großer Aufenthaltsraum. I środkowe pomieszczenie jest dosyć dużym, jest taką świetlicą. Groß will sagen ungefähr halb so groß wie dieses Lokal, also von der Mittelwand an. A więc nasze duża to dla nas jest połowa tego waszego całego lokalu. Auf jeder Seite zwei Zimmer. I po lewej, po prawej są po dwa pokoje. Und dann hier hinten haben wir dann Badezimmer. A całkowicie z tyłu jest łazienka. Und ja, wir sind dankbar für das, was jetzt fertiggestellt werden konnte. Jesteśmy wdzięczni za to, co do tej pory mogło zostać wybudowane. Das Bild habe ich im März gemacht. To zdjęcie było zrobione w marcu tego roku. Und so Gott will, werden die Kinder im Juni einziehen. Jeśli Pan pozwoli, to w czerwcu dzieci się przeprowadzą. Im Moment haben die Kinder Ferien.
W tej chwili dzieci mają tam ferie. Und sind bei ihren Eltern. Są u rodziców. Aber im Juni kommen sie dann zurück. Ale w czerwcu przyjdą do nas. Werden sie hier einziehen. I tutaj będą się mogły wprowadzić. Sind wir wirklich dankbar für, dass das jetzt möglich ist. I jesteśmy wdzięczni, że jest to możliwe w tej chwili. Ja, und der Staat achtet auch sehr darauf, dass alles wirklich in einer Weise gemacht wird, die den Anforderungen entspricht. I państwo też dba o to, by wszystko było zgodnie z tymi właściwymi standardami. Und die Anforderungen sind immer weiter gestiegen in den letzten Jahren. A w ciągu ostatnich lat te standardy czy te wymogi wzrastają i są coraz wyższe. Und sehr viele Kinderheime mussten geschlossen werden. I bardzo wiele tych domów dla dzieci musiało zostać zamkniętych. Und der Hauptgrund ist immer, dass die Bedingungen, die vor allen Dingen sanitäre Anlagen nicht auf dem richtigen Niveau sind. A głównym powodem zamykania tych domów są te warunki sanitarne, które są zbyt niskie i dlatego są zamykane. Auch auf dem Grund, wo die Kinder jetzt sind, würde der Staat heute keine Genehmigung mehr geben. I również w tym miejscu, które teraz te dzieci jeszcze są, czy były do niedawno przed feriami, aber, również nie otrzymalibyśmy teraz pozwolenia na prowadzenie. Aber weil sie sehen, was wir bauen, sagt der Staat, okay, ihr könnt weitermachen. Ale ponieważ miasto, czy państwo, czy władze w danym mieście wiedziały, czy wiedzą, że budujemy nowy budynek, to pozwolili nam jeszcze prowadzić ten dom na tym miejscu, w którym prowadzili. Aber sie kommen jeden Monat vorbei, irgendwelche funkcjonäre und schauen, wie die Arbeit weitergeht. Ale co miesiąc urzędnicy odwiedzają naszą budowę i sprawdzają, co się tam dzieje. Und eine Anforderung, die wir auch haben, ist, dass Jungen und Mädchen nicht auf der gleichen Etage sein sollen. I jednym z wymogów jest też to, by chłopcy i dziewczynki nie mieszkały czy nie miały pokoju na tym samym piętrze, czyli chłopcy na dole, na przykład dziewczyny u góry. Und unser ursprünglicher Gedanke war, dass wir ein zweites Gebäude bauen für Jungen oder für Mädchen, jedenfalls das andere Geschlecht. Naszą myślą od początku było to, że wybudujemy też drugi budynek, czyli jeden będzie męski, drugi damski. Aber die Kosten alleine um das Fundament zu legen waren so hoch, höher als wir gedacht hatten, dass wir uns jetzt dazu entschlossen haben, kein zweites Gebäude zu bauen, sondern hier noch eine Etage draufzusetzen. Ale koszty samych fundamentów były o wiele wyższe niż myśmy zakładali i zdecydowaliśmy, że nie będziemy budować drugiego budynku, tylko nadbudujemy piętro. Und damit möchten wir dann, so Gott will, auch im Herbst beginnen und einfach direkt weiterbauen. Jeśli Pan pozwoli, to chcemy z budową drugiego piętra zacząć na jesieni i ukończyć to. Aber wir sind dankbar für das, was jetzt schon fertiggestellt werden konnte. Ale jesteśmy już wdzięczni za to, co teraz mogliśmy osiągnąć. Und die Unterstützung, die ihr gegeben habt, ist also im Wesentlichen in den Bau gegangen. I ta wasza pomoc, którą otrzymaliśmy, poszła, można powiedzieć, w większości na budowę. Ja, und auch die Geschwister aus Rumänien haben etwas mitgeholfen. I również wierzący z Rumunii nam pomagali. Ja, und auch einige Personen, Einzelpersonen aus Deutschland. I też pojedynczy wierzący z Niemiec. Und ein wenig unser Missionsfund aus der französischen Schweiz. I również to nasza towarzystwo misyjne ze Szwajcarii. Denn auch wenn ein Haus in Indien sicherlich billiger ist als in Europa, ist es auch nicht umsonst, ja? Nawet jeśli koszty budowy domu w Indiach są niższe niż w Europie, to jednak nie jest to darmowo, nie? So eine Etage, da muss man auch in Indien damit rechnen, das kostet so 100.000 Zloty, ja? Zloty, 50.000. Ja, ungefähr. Budowa tego, co tutaj widzicie, pochłonęła mniej więcej 100 tysięcy złotych. Ja, ungefähr. Ale są mniej więcej. Ja, ja, hier sind ja noch ein paar Bilder. Tutaj widzicie jeszcze kilka zdjęć. Von dem Haus, wie es da war im März. Jak to wyglądało w marcu. Hier seht ihr ein Bild von der anderen Seite. Hier baut er gerade die Treppe. To jest widok od tyłu i tutaj akurat budowane są schody. Also, ich weiß nicht, ob jemand von euch in Bau arbeitet, wenn er das sehen würde, wie die in Indien bauen, dann würde er den Kopf schütteln.
Nie wiem, czy są wśród was budowlańcy, ale z pewnością, gdybyście widzieli, jak oni to budują, to byście się za głowę złapali. Selbst mein Freund Bumshaw Sharma aus Nordindien, Nordosten, aus dem Nordosten Indiens, wenn das sieht, dann sagt das kann doch nicht sein. Warum machen die das so kompliziert? Również i mój przyjaciel z północy Indii, który to widział, aber zapytał, dlaczego to robicie tak skomplikowanie. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dem Bauleiter zu sagen, er soll das anders machen. Er hat es nämlich anders nicht gelernt. Ale nie ma sensu wprowadzać jakichś poprawek czy próbować pouczyć kierownika budowy, bo on i tak zrobi po swojemu, tak jak się nauczył i nie ma innej opcji. Man muss ihn das so machen lassen, wie er das gelernt hat. Najlepiej po prostu dać mu spokój i niech robi to tak, jak umie i nie wtrącać mu się. Aber als ich im Herbst 2015 da war, ale gdy byłem tam jesienią 2015 roku, bin ich auf das Dach gestiegen i wszedłem na dach und hab gesehen, dass das Dach nicht ganz flach war. I zauważyłem, że ten dach nie był nie miał poziomu, nie trzymał poziomu. Über die Länge von 50 Metern habe ich gesehen, da war ein kleines Gefälle von ungefähr 5 cm. I na długości 50 metrów była różnica w poziomach mniej więcej 5 cm. Und er war ziemlich schockiert darüber, dass ich das gesehen habe mit meinen Augen. Der war schockiert, der Bauleiter, als ich das gesehen habe. Er hatte Angst bekommen. I kierownik był bardzo zszokowany, że ja zauważyłem tą różnicę poziomów i zaczął się bać. Aber er hat das zugegeben, ja, das stimmt, das habe ich ganz bewusst so gemacht. Przyznał mi rację, że faktycznie jest inna różnica, że poziom się nie zgadza. Denn ich weiß genau, das Gebäude wird hier noch etwas absinken. I powiedział, ja to tak celowo zrobiłem. Er hat wahrscheinlich recht. Bo celowo to tak zrobiłem, bo wiem, że z tej strony, gdzie jest wyżej, to ten budynek jeszcze osiądzie i się wtedy wyrówna. Ja, hat wahrscheinlich recht, aber in jedem Fall. Also, ist ein lieber Mann. Być może ma rację, ale no zostawiliśmy to tak. Ist ein gläubiger Mann. Jest to człowiek, ten, ist ein Baptist. Ten kierownik budowy jest wierzącym człowiekiem, jest baptystą. Zofiel. Ma na imię Zofiel. Ja. Und wir sind dankbar, dass das macht. A my jesteśmy też wdzięczni, że on to nam tą budowę prowadzi. Geht manchmal etwas langsamer als geplant. Czasami ta budowa idzie wolniej aber niż planujemy. Das ist eben Indien, das ist so, das. Ale tam jest to po prostu normą. Es gibt Dinge, die man einfach akzeptieren muss, ja? Są to rzeczy, które my Europejczycy po prostu aber musimy akceptować. Alles in allem macht ihr die Arbeit ordentlich. Ale koniec końców ta praca jest dobrze wykonywana. Und die Personen, die da arbeiten, sind im Wesentlichen Frauen. A osoby, które pracują przy tej budowie, to w większości są to kobiety. Ist ähnlich wie in Afrika, aber wenn schwere Dinge getragen werden müssen, nicht wahr, dann kommen die Frauen und tun das auf den Kopf. Mniej więcej tak jak w Afryce, gdy trzeba coś ciężkiego przenieść, to załatwiają to kobiety. Die Männer sind da selten für zu haben. Aber hier seht ihr ein paar Bilder. Tu widzicie kilka obrazków, jak niosą piasek na przykład. Ja. Und die verdienen dabei einfach etwas Geld, ja. I kobiety przez to mogą zarobić coś. Sie machen das sehr gut. Ale też bardzo dobrze wykonują. Hier seht ihr die Treppe. Tu widzicie schody. Und das verstehe ich auch. Das ist ja keine Treppe hier. Das ist ja wie eine Rutschbahn, ja. Ale tak jak tutaj widzicie, właśnie tutaj widać, tutaj po prostu nie ma schodów, tylko tak jakby zjeżdżalnia była. Aber da wird die Treppe draufgebaut. I tutaj jest jakby są dopiero schody nadbudowywane. Dann baut er das wieder ab. Von unten wird das alles wieder abgebaut. Czyli ta, jak wybuduje schody, to ta zjeżdżalnia, którą tutaj teraz widać, ona jest demontowana, jak gdyby. Ja, czyli to właściwe, czyli jest to tak jakby szalunek. No gut. Ależ taki ich szalunek, trochę skomplikowany dla nas, ale no tak to jest robione. Hier ist ein Bild von Zofiel. To jest właśnie ten kierownik budowy. On hier ist der Bauer, also der Maurer. To jest murarz. Und das ist der Bruder Shushan. A to jest ten brat Shushan. Und der Bruder Shushan mit seiner Frau Nuripoma, die kümmern sich um die Kinder. I właśnie to jest ten brat, który jest prowadzącym ten dom. Ja, das ist das Haus von hinten. To jest dom z tyłu. Ja. Und ich hatte hier vorher noch ein paar Bilder. Das ist der Bruder Prabhas Patan. To jest brat Prabhas Patan. Der auch etwas Englisch spricht. On mówi coś po angielsku. Und wie gesagt, mit ihm habe ich die Korrespondenz. I z nim ja koresponduję. Ja. Und der Bruder Bumshaw Sharma, der hilft auch mit, weil er einen Trust hat, wo er Geld aus dem Ausland empfangen kann. I ten drugi brat jest bratem, który też jakby
zajmuje się finansami. Hier seht ihr die Jungs. Tu widzicie chłopców. Und da ist etwas, was ihr nicht so gut sehen könnt, aber hier seht ihr das hier, das Brett. To może nie widać dobrze za małe zdjęcie, ale jest taka, widać kawałek deski, jakby się dobrze przyjrzeć. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Pewnie nie wyobrazicie sobie, co to jest. Was spielt ihr gerne? W co chętnie... Ihr alleine seid, was spielt ihr gerne? Co u nas się, w co chętnie gracie u nas? Chłopcy w co grają? Fußball, das ist genau wie in Deutschland, ja? Dokładnie tak jak w Niemczech. Bei meinen Jungs auch, wenn die, und meine Tochter sogar, wenn die einen Ball haben, dann wird Fußball gespielt. Moje dzieci tak samo, pierwsze co to jest piłka nożna? In Indien ist das anders. Ale w Indiach jest to inaczej. Mit Fußball können die nichts anfangen. Nie mają, nie grają, nie mają pojęcia, co to jest piłka nożna. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was in Indien gespielt wird. Cricket. Cricket, ganz genau. Und das ist ein Cricketbrett. I dokładnie grają w krykieta. Also wenn ich nach Mohana komme, dann kriege ich immer eine kleine Lektion in Cricket spielen. Jak przyjeżdżę tam do Indii, to za każdym razem otrzymam, biorę lekcję krykieta. Und ich bin immer überrascht, wenn ich den Ball schlage. Jestem zawsze, mnie to zaskakuje, gdy uderza piłkę. Irgendwo in die Sträucher fliegt. I ta piłka leci gdzieś tam w trawy. Wie schnell die denn wiederfinden. Jak oni bardzo szybko potrafią znaleźć tą piłkę. Aber das ist eben, ja. Die spielen gerne Cricket, die Jungs. A więc chłopcy grają w krykieta. Und hier seht ihr die Mädchen. A tu widzicie dziewczyny. In ihrer normalen Kleidung. W ich normalnym stroju. A mit der Schwester Nuri Poma. A całkowicie z naszej lewej, waszej prawej jest ta siostra, która się zajmuje, żona tego brata, który, oni się razem zajmują tym domem. Und wie gesagt, also die Kinder sind da gut aufgehoben. I dzieci są w dobrych rękach. Normalerweise singen wir immer gemeinsam, wenn wir einen Besuch machen. Gdy jesteśmy tam w odwiedzinach, to zawsze śpiewamy wspólnie. Und dann sagen die Kinder immer gerne einen Bibelvers auf. I dzieci bardzo chętnie mówią nam wiersze z Biblii, które się nauczyły. Immer ziemlich beeindruckend. I to jest na mnie to zawsze sprawia wrażenie. 35 Kinder. 35 dzieci. 35 verschiedene Verse. 35 różnych wierszy słyszymy. Keine Wiederholung. Nie ma powtórki. Und nicht alles irgendwie Johannes 3, Vers 16. I nie tak nie jest tak, że wiersze na przykład Jana 3:16, sondern teilweise recht ausgefallene Verse, aber aus dem Alten Testament, die natürlich bekannt sind, aber die Kinder auswendig gelernt haben. Ale cytują zawsze jakieś takie charakterystyczne i nieproste miejsca, oczywiście znane, na przykład ze Starego Testamentu. Also ich muss sagen, ich bin immer wieder ermuntert, wenn ich einen Besuch da mache. I muszę to powiedzieć, że ja jestem zawsze posilony, gdy odwiedzam ich. Und die laufenden Kosten für die Arbeit sind auch nicht sehr hoch. A te koszty na für die Arbeit unter den Kindern, ja. Które trzeba wykładać na utrzymanie tego domu, nie są wysokie. Ungefähr 2500 zloty pro Monat. Mniej więcej koszty całego tego domu to jest 2500 zł miesięcznie. Ja. Nee, das war jetzt zu viel, was ich gesagt habe. Sind ungefähr 500 euro. Ja, doch, kommt hin. Ja, ja, kommt hin. Nie, czyli mniej 500 euro miesięcznie utrzymanie całego domu. Ja, für die Kinder, für das Essen. Czyli utrzymanie dzieci, czyli posiłki, w tym posiłki. Ja, und daneben eben auch die Heizung haben die nicht, die brauchen die nicht. Aber die Miete für die Räumlichkeit. I w tej chwili też czynsz za to pomieszczenie. Ja. Centralnego nie mają, nie muszą. Koszty niższe. Ja. Wie gesagt, das wollte ich euch sagen über die Arbeit unter den Kindern in Mohana. I to jest mniej więcej, co chciałem właśnie powiedzieć o pracy pośród dzieci w tej Mohanie. Und jetzt zeige ich euch zum Abschluss noch ein anderes Bild. Na koniec jeszcze jedno zdjęcie. Ah ja, das ist noch eins, das muss ich euch auch zeigen. Guck mal hier. Es gibt nicht nur in Polen gute Straßen. Nie tylko w Polsce są dobre drogi. Auch in Indien gibt es inzwischen ganz ordentliche Straßen. W Indiach też pojawiło się dosyć dużo dobrych dróg. Die ist jetzt erst gerade fertig geworden und inzwischen dauert die Reise von Berhampur nach Mohana weniger als eine Stunde. I ta droga jest całkowicie nowa, oddana i teraz ta podróż z jednego do drugiego miasta, gdzie jeździliśmy, trwa poniżej godziny. Und
Auf diesen Straßen kann man so 80 bis 100 Stundenkilometer fahren. Można jechać tą drogą z prędkością 80 do 100 na godzinę. Ist ein bisschen kurvenreich, aber ist ganz gut. Dosyć kręta, ale całkiem dobra. Ja, das ist auch typisch in Indien. Ganz am Rande, aber auf den Straßen haben sie häufig Katzenaugen. To jest też bardzo częste, czy normalne w Indiach, że na liniach są poprzyklejane światełka odblaskowe. Ja? Rot am Rand und gelb in der Mitte. Sieht wirklich schön aus. Ich kann das nicht gut fotografieren. Zdjęcie nie oddaje tego, ale na brzegach są czerwone te światełka odblaskowe, w środku są żółte. Ja. Links, ja. Ja, links wird gefahren, ganz genau. W Indiach ruch się odbywa tak jak w Anglii po lewej stronie. Hier ist noch ein Bild, das zeige ich auch gerade, wo der Bruder Govinda einen Traktat verteilt. To jest też zdjęcie, gdzie jeden z braci rozdaje traktaty. An einen Mann, der Gemüse verkauft. Sprzedawcy warzyw. Der Mann war ein Moslem. Ten sprzedawca był muzułmaninem. Aber gerne das Traktat angenommen. Ale chętnie wziął traktat od nas. Ja. Aber was ich euch noch zeigen wollte, da sind eine ganze Reihe Bilder, aber das wird jetzt zu lang. Ich wollte euch noch ein Bild zeigen, das war mir noch wichtig. Jeszcze jedno zdjęcie chciałem wam pokazać. Ja. Ich wollte euch noch dieses Bild zeigen. Das ist von der Konferenz in Denali. Das ist immer ziemlich groß, ja. Da kommen ungefähr 2000 oder 1500 Geschwister. Konferencja w Denali, na której bierze udział od 1500 do 2000 wierzących. Und da hatten wir in diesem Jahr als Thema die christliche Familie und die Ehe. I w tym roku tematem była chrześcijańska rodzina i małżeństwo. Das war ein sehr, sehr gutes Thema. Bardzo dobry temat, was ja ein wenig vernachlässigt wird. Który jest, można tak powiedzieć, zaniedbany. Man merkt das, wenn man in Indien ist, dass manche Familien und Ehen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Bo w Indiach możemy to zauważyć, że co niektóre małżeństwa nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować. Aber das war wirklich schön und was uns vor allen Dingen gefreut hat, das seht ihr hier so in der ersten Reihe, eine ganze Reihe von jüngeren Personen. I tutaj na tym zdjęciu, co można zauważyć, w tym pierwszym rzędzie, wśród młodych kobiet czy sióstr, die sehr aufmerksam zugehört haben und viele Notizen gemacht haben. Te siostry bardzo uważnie słuchały i cały czas notatki robiły. Und so sehen wir doch, dass eine Generation heranwächst. I też my to zauważamy, że wzrasta pokolenie. Von Personen, die lesen können. Pokolenie młodych, którzy potrafią czytać. Die jüngere Generation im Allgemeinen kann lesen und schreiben. Bo ta właśnie to obecne, to młode pokolenie potrafi pisać i czytać. Und wir freuen uns dann, wenn sie auch ihre Bibel lesen. I my cieszymy się też, gdy oni czytają swoje Biblię. Und an der Konferenz gut zuhören und Notizen machen. I pilnie słuchają na konferencjach i notują. Ja, und dass sie auch dann solche sind, die dem Herrn treu nachfolgen. I są też tacy, którzy wiernie chcą iść za Panem. Hier seht ihr ein Bild von jemand, ein jüngerer Gläubiger, der getauft worden ist. Tutaj widzicie chrzest. Und Taufe wirklich als Ausdruck davon, dem Herrn nachfolgen zu wollen. I ta chrzest jest wyrazem właśnie tego, że chce się iść za Panem. Ja. Was wir auch gemacht haben, das war mir ein besonderes Anliegen, den Gläubigen zu helfen, dass sie ihre Bibel etwas systematischer lesen. To, co dla mnie też było ważne, to było to, by położyć nacisk, by wierzący systematycznie czytali Biblię. Ich mach das schon mal in einer Zusammenkunft, dass ich dann frage, wer hat denn heute seine Bibel gelesen? Jeśli jestem tam na zgromadzeniach, to zadaję pytanie, kto dzisiaj czytał Biblię? Das würde ich mich ja nicht trauen, in Europa zu fragen, aber in Indien kann man das machen. W Europie być może nie odważyłbym się zadać tego pytania, ale w Indiach można tak pytać. Und dann gehen einige Hände hoch. I podnoszonych jest kilka rąk. Dann kriegt man verschiedene Antworten. I otrzymuję różne odpowiedzi. Ein Bruder, der sagt, ich habe heute den Psalm 133 gelesen. Jeden z braci na przykład mówi, ja dzisiaj przeczytałem Psalm 133. Und gestern, ja, den Psalm 121.
A wczoraj co czytałeś? No, psalm 121. Nimmt immer irgendeinen psalm und dann fängt wieder von vorne an. I za każdym razem, jak go pytam, to 10-20 psalm, die er liest, das ist seine Lektüre. I on ma swoich 10 czy 20 psalmów, które czyta, i to jest jego lektura. Ist ja gut, dass er die Bibel liest, ja. Dobrze, że on czyta Biblię. Ein anderer sagt mir, ich habe heute Sprüche 15 gelesen. A inny na przykład odpowiada, ja dzisiaj czytałem Przypowieści 15. Und gestern? A wczoraj? Sprüche 14. Przypowieści 14. Also jeden Monat liest er die Sprüche. A więc Przypowieści mają 31 rozdziału, więc codziennie czyta jeden kapitel. Codziennie czyta jeden rozdział. Ona wieder von vorne. I co miesiąc czyta Przypowieści. Ist auch gut, ja? Też jest to dobre. Aber trotzdem, die Bibel hat nicht nur das Buch der Sprüche. Ale Biblia nie składa się tylko z Księgi Przypowieści. Und eine Schwester sagte mir, ich habe heute Matthäus Evangelium gelesen. A jedna z sióstr na przykład powiedziała, ja dzisiaj czytałam coś z Ewangelii Mateusza. Und das fortlaufend wirklich das Neue Testament. I ona czytała za koleją Nowy Testament. Das war jedenfalls ihre Absicht, ja. W każdym razie taki miała zamiar. Und um den Gläubigen zu helfen, einfach etwas systematischer die Bibel zu lesen. I moim takim moją wolą jest to, by wierzącym pomóc w tej systematyczności czytania Słowa Bożego. Habe ich angeregt gegenüber einigen Brüdern, dass wir Tag für Tag die Bibel, das kennt ihr auch, ja, in Telugu übersetzen. I też zleciłem, czy chcemy przetłumaczyć ten przewodnik czytelnika Biblii, czyli codzienne czytanie Biblii, by to przetłumaczyć. In Polnisch? Ja. Ja. By to przetłumaczyć na język Telugu. Von Bruder Jean Köckler. Tego brata, którego... Ein Bruder aus Frankreich, aus Mulhouse war er. Jean Köckler hat das geschrieben. In primär für junge Gläubige, ja. I to jest tłumaczone głównie dla młodych wierzących. Und jetzt haben wir den ersten Band übersetzt in Telugu. A już pierwszą część przetłumaczyli. Und das haben wir auf der Konferenz in Tenali für einen kleinen Geldbetrag an die Geschwister verkauft. I było to za niewielką kwotę sprzedawane. Und właśnie pierwsze. Jetzt arbeiten sie an dem zweiten Band. I teraz trwają prace nad drugą częścią tego przewodnika. Und vorige Woche ist Band 1, das erste Buch Mose, auch online gegangen. I w zeszłym miesiącu ta pierwsza część, czyli pierwsza Księga Mojżeszowa, została udostępniona online. Ja, denn Indien hat jeder ein Handy, ja. W Indiach każdy ma smartfona. Ein Smartphone, ganz genau, das ist das richtige Wort, ja. Und der Les Hodget von aus England, aus Ramsgate, hat das auf die Stamp Publishing Seite getan? I zostało to udostępnione na jednej ze stron angielskich. Ja, und auf, also das Link ist da und die das sehen wollen, haben jetzt das erste Buch Mose schon online und wir wollen dann ab dem nächsten Monat auch das zweite Buch Mose und den Rest online schalten. I chcemy to wszystko udostępniać po kolei. Das ist also einfach, was kann man tun, dass die Geschwister. Geistliches Wachstum findet ja nur statt, wenn wir auch wirklich nahe bei dem Herrn leben und nahe bei Gottes Wort leben und Gottes Wort lesen. I to ten wzrost duchowy możemy mieć tylko wtedy, gdy żyjemy blisko z Panem i praktykujemy to, czy czytamy Słowo ja. Boże. Und in Telugu, die haben schon manche Bücher, aber sie brauchten so etwas, eine einfache Hilfe für die tägliche Bibellese. Właśnie oni też potrzebowali tej takiej, jak to u nas jest, manna na co dzień, takiego prostego na każdy dzień wykładu i systematycznie czytać. I to samo zaplanowaliśmy w dwóch jeszcze innych językach. Aber der Übersetzer in Tamil Nadu ist sehr krank. Ale nasz tłumacz w tym drugim języku jest bardzo dobry. I teraz trwają poszukiwania innego tłumacza. Sehen, wann wir das fertig bekommen, den ersten Band, aber wir haben jetzt auch damit begonnen in Tamil. Ale też zaczęliśmy w trzecim języku to tłumaczenie. Und in Odisha habe ich jetzt angefangen einen Bibelkurs fertig zu machen. I jeszcze w jednej miejscowości też zaczęliśmy, czy skończyliśmy już taki kurs biblijny. Einfach um den Geschwistern etwas zu helfen. Ja, wichtige Themen aus Gottes Wort in einem Kurs selbst zu erarbeiten. By wierzącym pomóc,
pewne rzeczy ze Słowa Bożego, by mogli sami się tym zająć. So geht die Arbeit weiter. Ta praca trwa. Die Bedürfnisse sind groß. Potrzeby są wielkie. Aber der Herr segne die Arbeit auch. Ale Pan błogosławi tą pracę. Und ich danke euch nochmal herzlich für eure Anteilnahme an der Arbeit. I dziękuję wam jeszcze raz bardzo za wasz udział w tym. Betet weiter für die Arbeit. I módlcie się dalej za tą pracą. Betet für die Geschwister im Allgemeinen. Módlcie się za wierzącymi ogólnie. Betet für die Kinder. Za dziećmi. Die Familien. Rodzinami. Aber auch für die lokalen Arbeiter. Ale i również za tymi lokalnymi pracownikami. Wenn ich in Indien bin, gdy jestem w Indiach, dann reise ich vor allen Dingen mit den Brüdern, die ihr hier auf da war ich jetzt auf Salam. Dann reise ich vor allen Dingen mit diesen Brüdern, die ihr hier seht auf dem Bild. Ja, czy towarzyszami mojej podróży są ci bracia, którzy tutaj jest są? Bumsho Sharma. To jest ten brat. Bumsho Sharma. Ist doch leicht, oder? Ja, komm ich nicht zu wiederholen. Gut, das ist der Bruder Govinda Singh. Drugi brat? Ja. Z imienia? Das ist der Prabhas Pratham. A to trzeci. Ja, gut. Aber vor allen Dingen mit Govinda und Bumsho reise ich sehr viel. Ja, das ist der Bumsho, das ist der Govinda. Z tym bratem, który jest w środku, z nim jeżdżę bardzo dużo. Bumsho ist etwas älter als ich, und Govinda ist etwas jünger. Ten brat jest trochę młodszy niż ja. Und es ist immer schön, mit ihnen zusammenzuarbeiten und zusammen Besuche zu machen. I to jest bardzo pięknie, piękna rzecz z nimi właśnie odwiedzać innych wierzących i z nimi współpracować. In 2 bis 3 Wochen werden die beiden auch wieder einen Besuch machen, alleine, mit Ronny Fernandez, aber ohne einen Bruder aus dem Ausland in Odisha. I oni w przyszłym miesiącu, oni we dwóch, z jednym jeszcze bratem z Indii, będą też odwiedzali. Und auch die Geschwister dort etwas besuchen und ermuntern. I będą właśnie takie mieli wizyty domowe. In Odisha und in Chhattisgarh. W Odiszy, w Chhattisgarh. Chhattisgarh und in West Bengal. I w zachodniej Bengali. Ja. Und wie gesagt, die Geschwister brauchen Betreuung, Unterweisung. Und ich bin dankbar, dass unsere Brüder das auch alleine machen. I ci wierzący tam potrzebują tej pomocy, takiej służby braterskiej i jesteśmy też wdzięczni, że bracia w Indiach sami też tą służbę potrafią wykonywać. Ale manchmal machen wir es auch zusammen, ja? Ale też czasami pomagamy im w tej służbie. Und denkt auch an die Familien, die aus Deutschland und der Schweiz in Indien sind. Im Moment sind sie in Europa, aber so Gott will, werden sie im Sommer irgendwann wieder zurück nach Indien gehen. I też myślcie o tych rodzinach, które tutaj z Niemiec, właśnie te 3 rodziny, które są tam w Indiach, też ich wspominajcie. Und werden dann die Arbeit fortsetzen. I ta praca też będzie przez nich kontynuowana. Die ihnen auf dem Herzen liegt, vor allen Dingen in Andhra Pradesh. I oni pracują głównie w Andhra Pradesh. Und in der Nähe von Palikona. W okolicach Palekony. Aber Philipp Svetlik macht auch hin und wieder Besuche in anderen Staaten Indiens. Ale jeden właśnie z tych braci, Philipp Svetlik, odwiedza też inne okoliczne miejscowości. Auch für die Arbeit wollen wir beten. Ja. I również za tą pracą chcielibyśmy się modlić. Ich glaube, ich habe jetzt lang genug gesprochen. Aber wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne stellen. A jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Ich hoffe, das ging so einigermaßen. Mam nadzieję, że jako tako to poszło z tymi problemami. Ja, habt ihr noch Fragen? Dann habe ich Frage, ob die Geschwister von, ja, so sagen wir, die, du hast erwähnt, 1000 Kilometer Entfernung. Ja. Ist die Sprache gleich oder unterhalten sie sich Englisch? Nein, die unterhalten sich auf Englisch. Englisch. Ja miałem pytanie, czy jak się porozumiewają wierzący z południa z tymi z północy i głównym językiem jest język angielski. Ja, ich habe das letzte Mal gesagt, bin da jetzt diesmal nicht drauf zurückgekommen. Aber ich zeige euch das gerade nochmal ganz kurz. Hier seht ihr das ganz genau. Ja, hier habt ihr ein Bild
Tu jest zdjęcie czy obrazek. Von den verschiedenen Bundesstaaten Indiens. Tych poszczególnych, można powiedzieć, województw Indii. Ihr müsst euch das so vorstellen wie Europa. Musicie sobie to wyobrazić mniej więcej tak jak Europa. In Polen wird polnisch gesprochen und in Deutschland wird deutsch gesprochen, in Frankreich wird französisch gesprochen. Czyli tak jak u nas w Europie poszczególne państwa, tak tamte obszary czy województwa. Und in Indien, in Andhra Pradesh wird Telugu gesprochen und in Odisha wird Uriya gesprochen. I tutaj w każdym z tych kantonów mają inny język. Und in Karnataka wird Kannada gesprochen. Und in Tamil Nadu wird Tamil gesprochen. Und nur in Nordindien, da wird in einem größeren Teil Hindi gesprochen. I tylko w północnych Indiach mówi się w języku Hindi. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen. Aby to wszystko jeszcze skomplikować. Ja, richtig, da habt ihr das. Da seht ihr die verschiedenen Sprachen. Es sind also insgesamt, wie steht's da, 21 offiziell anerkannte Sprachen. W Indiach jest 21 oficjalnie uznanych języków. Und zwei Amtssprachen, Englisch und Hindi. A dwa języki urzędowe to jest angielski i Hindi. Aber die Sprachen Indiens sind so unterschiedlich. Ale języki, których mi się mówi w Indiach, są tak różne. Und jetzt meine ich konkret die Sprachen in Südindien. A konkretnie na południu Indii. Ja, die südindischen Sprachen, das ist Malayalam, Tamil, Kannada und Telugu. Te cztery języki, które brat wymienił. Ja. Und diese Sprachen, die heißen dravidische Sprachen. Te języki nazywają się drawitycznie. Und in Nordindien werden indoarische Sprachen gesprochen. A na północy Indiach mówi się językami indoarycznymi. Ja. Und die indoarischen Sprachen gehören zu der selben Familie wie die indogermanischen Sprachen. I te północne, czyli te indoaryczne języki należą do tej samej grupy językowej, co indogermańskie języki. Ja, das Indo kommt ja von Indien, nicht wahr? Und da seht ihr, das Deutsche oder das Polnische ist mit dem Hindi mehr verwandt, als Hindi mit den Sprachen von Südindien verwandt. I na przykład niemiecki czy język polski z językiem Hindi jest bardziej spokrewniony niż język Hindi z tymi językami z południa. Also, ziemlich unterschiedlich. A więc jest to dosyć bardzo zróżnicowane. Und jede Sprache hat ihr eigenes Skript, ja. I jeszcze każdy z tych języków na południu ma swoje osobne pismo. Wir benutzen immerhin die gleichen Buchstaben wie wir in Polen, ja. My w Europie używamy tego samego alfabetu. Aber das ist also noch ein anderes Alphabet. Ale tam każdy z tych języków ma. Also ich habe keine Ambitionen Telugu zu lernen. Ja, ich kann nur zwei, drei Worte und das reicht mir. Nie mam ambicji, by się uczyć na przykład Telugu, znam 2-3 słowa i to mi w zupełności wystarczy. Noch eine Frage über Verfolgung, ob es ja. Verfolgung gibt. Ja. Wie sieht das aus? Also das ist etwas schwieriger geworden. Niestety stało się to, albo pogorszyło się. Seitdem eine fundamental hinduistische Partei an der Macht ist. Od tego czasu, gdy ta fundamentalna partia hinduistyczna jest czy rządzi. Und so kommt es immer wieder vor, aber es ist meist sehr punktuell, dass Gläubige verfolgt werden. I najczęściej jest to tak, można powiedzieć, bardzo punktualnie, gdy wierzący są prześladowani. Manchmal auf ganz gemeine Weise. I to w bardzo taki okrutny, czy taki uciążliwy sposób. Ein Beispiel von einem Gläubigen aus einer baptistischen Gemeinde. Przykład prześladowania jednego z wierzących z baptystycznego kościoła. Ja. Da ist jemand gekommen. Przyszedł ktoś. In die Zusammenkunft der Baptisten. Na zgromadzenie. Irgendwann im vergangenen Jahr war das. To było w zeszłym roku. Und zeigt echtes Interesse. I widać było po nim prawdziwe zainteresowanie. Nach einiger Zeit möchte er getauft werden. Po jakimś czasie on chciał się ochrzcić. Der Gemeindeleiter der Baptisten da freut sich natürlich und tauft den Mann. Ten pastor w tym zgromadzeniu ucieszył się i ochrzcił go. Der hat sich aber nie bekehrt. Ale ten człowiek nigdy się nie nawrócił. Ja, und dann geht er her und verklagt
diesen Gemeindeleiter der Baptisten, dass er ihn getauft hat und ihn zur Bekehrung gezwungen hat. I on poszedł do, oskarżył tego pastora o to, że on go ochrzcił i zmusił go do nawrócenia się. Und der hat natürlich riesige Schwierigkeiten dann bekommen, der Gemeindeleiter. I ten właśnie pastor miał potężne trudności w związku z tym. Weil eben die Obrigkeit normalerweise nicht nachfragt dann, was genau passiert ist. Ja? Ponieważ władze zazwyczaj nie pytają, jak to dokładnie miało miejsce. Und dann können Gläubige echt Verfolgung mitmachen. I właśnie w ten sposób zdarzają się, czy mogą być prześladowani. In die Presse kommt, ja, dass jemand angeblich zur Bekehrung gezwungen wurde. I szczególnie, gdy to się też pojawi w prasie lokalnej, że ktoś został zmuszony do nawrócenia, dann erfahren die Gläubigen viel Feindschaft. To wtedy wierzący odczuwają wiele nieprzyjaźni. Es ist dann meist nach einigen Wochen wieder vorbei. I po kilku tygodniach, aber so punktuell, das ist ganz schön hart. Po kilku tygodniach to ucichło, ale tak można powiedzieć, że punktualnie co jakiś czas coś się pojawia. Eine andere Form der Demütigung hat ein anderer Gemeindeleiter erfahren. Inne prześladowanie, gdy inny właśnie z takich pastorów, um den zu demütigen, haben sie ihn auf einen Esel gesetzt. By go upokorzyć, posadzili go na osła. Und ihm die Haare geschoren. Zcięli mu włosy. Und ihn durch die Stadt geführt. I objeżdżali z nim całe miasto. Und ausgelacht. I wyśmiewali go. Ja, das sind so Dinge, die passieren. To są właśnie takie rzeczy, das sind also zwei Geschichten, die ich jetzt erzählt habe, die sind beide passiert im vergangenen Jahr. To są dwie historie, które wam opowiedziałem, które miały miejsce ubiegłego roku. In diesem Jahr, w tym roku, im April, habe ich eine Mail bekommen. W kwietniu otrzymałem mail von Brüdern, mit denen wir in Gemeinschaft sind in Tamil Nadu. Od braci, z którymi jesteśmy w społeczności z Tamil Nadu. Und die haben in einem Dorf evangelisiert. Oni ewangelizację prowadzili w jednej wsi. Dann sind sie angegriffen worden von fundamentalen Hindus. I zostali zaatakowani przez tych fundamentalnych Hindusów. Und das in Südindien. To jest południe Indii. Das ist eher ungewöhnlich. Gdzie to jest raczej nie zdarza się. Aber im Moment ist eine Zeit, wo die Geschwister aufpassen müssen, wie sie evangelisieren. Ale w tej chwili jest tam taki czas, gdzie wierzący muszą uważać, w jaki sposób ewangelizują. Es geht nicht mehr ganz so gut, dass man einfach so, ja, in ein Dorf geht und einfach das Evangelium verkündigt. Sie müssen vorsichtiger sein. Nie da się tak, że po prostu, jak to do tej pory czynili, że szli do jakiejś wioski i po prostu na ulicy czy na drodze gdzieś ewangelizowali. Po prostu muszą być bardziej uważni i ostrożni. Aber das mag sich auch wieder ändern, je nachdem wie die Regierung sich ändern wird im Laufe der nächsten Jahre. Im Moment sind viele unzufrieden mit der gegenwärtigen Regierung. Ale to też może się zmienić w zależności od władz, które będą wybrane w przeciągu następnych lat, bo w tej chwili te władze, które obecnie są, bardzo wielu ludzi jest z nich niezadowolona. Aber die kurze Antwort auf die Frage ist ja, es gibt Verfolgung punktuell und da sollten wir auch im Gebet dran denken. Ale krótka odpowiedź na to pytanie, tak, wierzący są prześladowani i tak można powiedzieć regularnie. Habt ihr noch andere Fragen? Są jeszcze jakieś pytania, czy... Ile zgromadzeń jest w tej chwili w Indiach? Wie viele Versammlungen gibt es in Indien? Ja, das ist eine schwierige Frage. To jest trudne pytanie. Warum ist die Frage schwierig? Dlaczego? Also, es gibt einen einfachen Teil bei der Frage. Prostą częścią tego pytania jest... Der einfache Teil der Frage ist der, dass ich ungefähr sagen kann, mit wie vielen Geschwistern wir in praktischer Gemeinschaft sind. Potrafię powiedzieć mniej więcej, z iloma wierzącymi mamy społeczność, praktyczną społeczność. Ungefähr sagen, ja? Mniej więcej mogę Aber powiedzieć. Daneben gibt es immer wieder auch, und das ist das Schöne, es gibt auch Orte, wo Geschwister sich versammeln, mit denen wir nicht in Gemeinschaft sind. Ale piękne jest też to, że są miejscowości, gdzie zgromadzają się wierzący, z którymi nie mamy społeczności. Aber die echt den Wunsch haben, sich an Gottes Wort klar zu orientieren. Ale oni mają życzenie i to widać po nich, że chcą się kierować Słowem Bożym. In Andhra Pradesh, jetzt komme ich auf den einfachen Teil nochmal zurück,
gibt es ungefähr 100 Versammlungen. Andhra Pradesh jest mniej więcej 100 zgromadzeń, mit denen wir in praktischer Gemeinschaft sind. Z którymi jesteśmy w społeczności. Und in Telangana 20. W Telangana 20. In Odisha vielleicht 10-15. W Odisha mniej więcej 10-15. In Tamil Nadu auch ungefähr 10. W Tamil Nadu też mniej więcej 10. In Nordosten gibt es 5. Północny wschód mniej więcej 5. In Westbengalen auch so 5. W Westbengalii też około 5. In Chhattisgarh gibt es 3. Chhattisgarh mniej więcej 3. Wenn du alles zusammenzählst, kommst du vielleicht an annähernd 200. Gdybyśmy wszystko podliczyli, to mniej więcej 200 zgromadzeń możemy. Aber das sind Orte, wo sich Geschwister versammeln, mit denen wir in praktischer Gemeinschaft sind. I to mówię o miejscowościach, gdzie zgromadzają się wierzący, z którymi. Und ich bin trotzdem sehr vorsichtig zu sagen, das sind alles örtliche Versammlungen. A jednak ja jestem ostrożny, by powiedzieć, że to są miejscowe. Wir müssen da ehrlich sein. Es gibt manche Orte, wo wir ein Fragezeichen setzen würden. Są takie miejscowości, gdzie postawilibyśmy pytajnik. Was ich damit sagen möchte, das ist nicht verurteilend, aber ihr müsst einfach daran denken, viele Geschwister sind noch sehr, sehr jung im Glauben. Ja nie chcę tutaj osądzać, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że wielu z tych wierzących są bardzo młody, czy zgromadzeni są młode w wierze. Und manchmal ist nur ein Bruder da. I czasami jest tak, że jest tam tylko jeden. Der in der Lage ist auch wirklich die Geschwister zu unterweisen. Jest tylko, że w tych zgromadzeniach jest tylko jeden brat, który jest w stanie pouczać czy pouczać wierzących. Vielleicht sind zwei, drei da, die auch beten können und sich beteiligen. Obok niego jest jeszcze na przykład dwóch czy trzech braci, którzy się pomodlą. Aber es ist an manchen Orten sehr schwach. Ale w niektórych miejscowościach jest to bardzo słabe. Wir wären sicherlich etwas zurückhaltender in Europa an manchen Orten mit dem Brotbrechen zu beginnen. I my w Europie bylibyśmy raczej wstrzemięźliwi, by w pewnych miejscowościach na przykład pozwolić na łamanie chleba. Wir würden gerne etwas mehr Verständnis sehen. My byśmy na przykład w pewnych miejscowościach chcieli widzieć więcej zrozumienia, ja? Czy więcej mądrości. Und die Anzahl der Orte, wo wir sehen, da sind Geschwister, die haben auch ein gutes Verständnis für das Zusammenkommen, ist zweifellos viel kleiner als die 200, die ich eben erwähnt habe. Ja, mogę to z pewnością powiedzieć, że liczba zgromadzeń, o których możemy powiedzieć, że mają dobre zrozumienie i spojrzenie na te sprawy, jest zdecydowanie mniejsza niż te 200 zgromadzeń, o których wam powiedziałem. Und es gibt sicherlich, das hatte ich anfangs gesagt, manche andere Orte, wo man genauso zusammenkommt, ja, wie Geschwister an Orten, wo wir mit in Gemeinschaft sind, aber wo die Dinge doch recht schwach sind. I też oprócz tego jest wiele miejscowości, gdzie wierzący się zgromadzają tak samo jak my, na tej samej podstawie, ale to świadectwo jest bardzo słabe. Ja, du verstehst, das ist nicht ganz einfach, die Frage zu beantworten. Aber więc chyba rozumiecie, że to nie jest tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Aber darum, Gottes Wort fordert uns auf, dann auch diesen Geschwistern zu helfen, dass sie geistlich wachsen. Ale Słowo Boże nas wzywa do tego, byśmy i tym wierzącym pomagali wzrastać duchowo. Und das ist auch etwas mein Anliegen, ja? I to jest też rzecz, którą ja mam na sercu. Einerseits die Verkündigung durch Besuche. Z jednej strony głoszenie przez odwiedziny. Aber auch passende Literatur übersetzen. Ale i tłumaczenie odpowiedniej literatury. Und jetzt fangen wir auch mit Bibelkursen an. Eine Arbeit, die der Herr sehr gesegnet hat, vor allen Dingen in Afrika. I teraz zaczynamy też z tłumaczeniem takich kursów biblijnych i jest to praca, którą Pan bardzo pobłogosławił, szczególnie w Afryce. Und das wollen wir jetzt auch in Indien etwas intensivieren. I teraz chcemy to zintensyfikować w Indiach. Denn das hilft den Gläubigen einfach, ja, ihre Bibel zu lesen und dann Fragen zu beantworten, die sich auf gewisse Verse beziehen und so lernen wirklich die Bibel etwas gründlicher zu studieren. Bo to pomaga wierzącym właśnie przy czytaniu, też tam są pytania są nadane do danych wierszy i jak odpowiadają na te pytania, to zgłębiają też, co tam jest zawarte.